Serdecznie Państwa witam na drugim spotkaniu z cyklu Radą Samorządy. Ja nazywam się Waldemar Bukarski. Jestem szefem Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji, które jest organizatorem tego spotkania, jak również chcemy przybliżyć mieszkańcom miasta radnych tej kadencji, polityków, którzy i niezależnych również kandydatów, którzy będą startowali w najbliższych wyborach samorządowych. Stąd po długiej dosyć czasie, no niestety mieliśmy święta. Niestety na szczęście. To zależy, dlatego że czas się kurczy, więc pod tym względem bardzo źle. Naszym dzisiejszym gościem, któremu serdecznie dziękuję za przybycie, jest pan Kazimierz Woźniak. Oczywiście prowadzi w dalszym ciągu, co też dziękuję, również serdecznie dziękuję, pan Łukasz Molenda. Witam Państwa. Sprawdziło nam się pierwsze spotkanie i ten typ zadawania pytań. Myślę, że tutaj pan redaktor resztę już poprowadzi. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. No, mam nadzieję, że padną ostre pytania do pana. Już się boję. Innych nie przewiduję. Dziękuję panie Waldemarze. Proszę Państwa, tak jak przednim razem, pierwsza część to będą pytania od organizatorów, od Stowarzyszenia Radomianie dla Demokracji. I w tej pierwszej części te pytania będą dokładnie takie same, żebyście Państwo mogli sobie porównać, ci zwłaszcza, którzy już byli, z odpowiedziami naszego poprzedniego gościa, więc będą te same pytania z tego dla pana Kazimierza. A ja ich nie słyszałem. Jest to 5 pytań, dokładnie, więc nie ma tutaj żadnej między nami zmowy. No i pytania ode mnie, troszeczkę może mocniejsze niż ostatnim razem, bardziej związane z i samorządem, i z polityką, a na końcu, jak zwykle, głos jak najszybciej będę starał się Państwu oddać. Panie Kazimierzu, jedna prośba podstawowa, by w miarę konkretnie i krótko odpowiadać na pytania, po nie wiem, i prawdziwie oczywiście. Po tych, nie wiem, półtorej tak będę starał się przerwać, żebyśmy mogli przejść dalej, żeby to spotkanie w miarę szybko i sprawnie przebiegało i żeby Państwo także jak najszybciej mogli dojść do głosu. Będzie Pan miał problem. Ja wiem, dlatego od razu zastrzegałem. Bo mnie trudno przerwać. No, trzeba będzie. No. Z jakiegoś względu tutaj jestem posadzony, więc postaram się tę sprawę jak najlepiej ogarnąć. Żeby nie przedłużać, Panie Kazimierzu, pierwsze pytanie. Jaka infrastruktura i ewentualne inwestycje są najbardziej potrzebne w naszym mieście? Panie redaktorze, tak mam tytułować? Tak. Znaczy tak, no myślałem, że zaczniemy od takiej delikatnej prezentacji, ale to ale pana wszyscy znają. No nie, chyba nie do końca. No nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że już piątą kadencję jestem radnym Rady Miejskiej. Pierwsza to jest gospodarny Radom, a cztery kolejne kadencje to już Radomianie razem. Czyli jestem bezpartyjnym samorządowcem i niepolitycznym samorządowcem, że tak powiem. Także startuję zawsze z komitetów lokalnych, właściwie z dwóch. I teraz pytanie o inwestycje. Infrastruktura i ewentualne inwestycje. Jakie proszę Państwa, ja myślę, że w tej chwili większość tych, które są w tej chwili realizowane, to są te inwestycje, które są faktycznie potrzebne miastu. No i jakbyśmy tak tematyką szli. Te, które są zapisane w budżecie miasta Radomia na 2018 rok. Wpisane jest zadanie Żółkiewskiego Wojska Polskiego. Obwodnica. Zamknięcie obwodnicy. Temat bardzo ważny. Drogowy. Radomski program drogowy, czyli otwarcie tych dzielnic do tej pory zapuszczonych, że tak powiem. Czyli gruntowe ulicy, brak chodników, brak oświetlenia, tam środki finansowe, żeby tych ludzi do tej cywilizacji, umożliwić im dostęp do tej cywilizacji. Żeby nie było tak jak kiedyś, że szli do kościoła, to nieśli podwójne buty, tak? Najpierw przez to błoto w gumiakach, a później wychodzili tam już bliżej kościoła, to wtedy zakładali pantofle, to tak to wygląda. Także to jest ważne. Ten program chodnikowy, czyli faktycznie odbudowy chodników już zdewastowanych, zniszczonych w centrum miasta Radomia. No i najważniejsza dla mnie inwestycja drogowa, o którą ja zabiegam, o której mówiłem już przez 19 lat, to jest trasa NS, czyli Radom Północ-Południe. Czyli trasa
łącząca południe z północą Radomia, trasa, która przebiega wzdłuż torów kolejowych. O tym ja ten temat znam już z lat 80. Ja młody po studiach człowiek, zacząłem pracę w Wydziale Planowania Inwestycji Urzędu Miejskiego i właśnie już wtedy się przewijał ten temat. Pani architekt Maj lansowała go dość mocno i zrozumiałem logikę po prostu tej inwestycji. Ta logika ma odciążyć radomski układ dotychczasowy drogowy, umożliwiać w miarę bezkolizyjny przepływ mieszkańców z jednej części Radomia na drugą. A jeśli chodzi o takie pozadrogowe inwestycje? Ale zaraz dojdę do tego, dlatego będzie pan miał problem. Właśnie, to się właśnie dlatego przyspieszam, jak już słyszałem lata 80. Tak jest. Układ jest taki, pamiętajcie, że Radom jest zbudowany według osi północ-południe. Jakbyśmy mierzyli linijką, to jest właśnie ta najdłuższa linia, to jest dłuższa kolejka. Dobrze, przechodzę do kolejnych tematów. Hala sportowa, która jest w realizacji, bardzo dobry, ważny temat, dlatego że my mamy ponad 200 tysięcy mieszkańców. No, trudno się ostatnio doliczyć, bo jedni twierdzą, że było 215, że 205. Niektórzy twierdzą, że jakbyśmy odliczyli tych, którzy tam pracują, mieszkają w Warszawie, to już jest poniżej 200 tysięcy, ale trzymajmy się tej wersji, że jest ponad 200-tysięczne miasto. Taka hala jest potrzebna. Mamy dwie drużyny pierwszoligowe, ekstraklasowe i uważam, że to jest jeden z priorytetów, który się należy mieszkańcom i sportowcom i mieszkańcom przy okazji dla organizacji imprez masowych. Kolejny temat oświatowy. Od kilku czy kilkunastu lat realizujemy hale sportowe przy szkołach. Proszę Państwa, nie da się prowadzić nauczania młodzieży bez nauczania, właśnie nie uczenia, tylko zapewnienia możliwości rozwoju fizycznego. No nie możemy dzieci zdać na to, że będą tylko szkoła i komputery. Muszą być hale sportowe przy wszystkich szkołach, między innymi wpisana jest hala, rozpoczęta już właściwie realizacja w 15 przy ulicy Kieleckiej, dla mnie też bardzo ważna. Znam ten teren, troszeczkę się opiekuję tą szkołą, dość często tam bywam. Także bardzo ważna inwestycja. Przedszkola, bardzo ważne. Realizowane na Kieleckiego przedszkole, duże przedszkole, centrum miasta Radomia. Rodzice chcą pracować, mają możliwość pracować, powinni mieć gdzie również oddać dzieci do przedszkola, żeby im zapewnić właściwą opiekę. Żłobki. Taki żłobek jest realizowany w moim okręgu i o który też trochę mam udział w tym, że ta inwestycja jest realizowana przy ulicy Michałowskiej. Tu wejdę w słowo, pan radny jest radnym z okręgu numer 4. Akademickie Michałów-Gołębiów II i taki aż po ulicę, zdaje się, do granic Radomia w kierunku Warszawy. No i na południe schodząc aż do Wolanowskiej, nie dochodzi do Wolanowskiej, tam ona się kończy przy ulicy Głównej, tak leciutko przy Tycką tam przebiega. Także skończyliśmy na żłobku. Bardzo ważna rzecz. Takiej inwestycji od wielu lat w Radomiu nie realizowana. I taki żłobek powstanie właśnie w najbardziej rozwijającej się części miasta Radomia. Bo osiedle akademickie... Jak się mówi głośniej, to niby nie przerwa, ale przerwa jednak. Mam więcej minus niż w programie, więc mogę więcej skakać po wąskach. Panie Kazimierzu, a taka inwestycja, która jeszcze nie jest realizowana, nie jest planowana, Mam taki temat. No właśnie. Proszę Państwa, mieszkańcy ciężko pracują. Trzeba im zapewnić pewien komfort, odpoczynku, relaksu. Uważamy, że w Radomiu, nie jest to mój pomysł, ale mojego całego Stowarzyszenia Radomianie Razem, który będziemy lansowali w kampanii wyborczej, to jest Centrum Sportu i Rekreacji Borki. To jest praktycznie jedyne miejsce w Radomiu, które daje możliwość zapewnienia takiego aktywnego odpoczynku dla mieszkańców, ale oprócz aktywnego odpoczynku to również miejscem spotkań, imprez, rozrywki itd. Duży teren, który jest w tej chwili jeszcze niezabudowany, dość dobrze skomunikowany, zbiornik wodny, są już korty tenisowe, jest hotel, będziemy lansowali takie przedsięwzięcie. Co miałoby być jeszcze dodatkowo, poza, rozumiem, tam musi być system kawiarni, restauracji, który powinien funkcjonować przez cały tydzień. Tam później szereg boisk do różnych rodzajów sportów, łącznie z jakąś halą. No nie wiem, squasha, tenisa, znaczy tenis to akurat w tej chwili jest, ale jeszcze innych ewentualnie gier, które mogłyby tam powstać i każdy inny dobry temat, ale musimy zainwestować też w ten zbiornik wodny. Ten zbiornik też musi dać możliwość większego wykorzystywania. Musimy, mimo że jestem wędkarzy, odsunąć trochę wędkarzy w kierunku południowym, natomiast tutaj
ta nabrzeża przygotować o odpowiednim standardzie. Musi być podłoże wyczyszczone, żeby można było korzystać z tego odbiornika, znaczy kąpać się. Bezpiecznie. Dokładnie, jakieś łódeczki, inne rzeczy, kajaki, czy stała możliwość wypożyczenia tego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. To o tym charakterze. Natomiast inwestycji takich drogowych, no to bezwzględna kontynuacja tej Eneski, ponieważ ona w budżecie miasta Radomia jest rozpoczęcie w tym roku, natomiast to jest inwestycja bardzo duża. To jest inwestycja, która będzie rozpisana, nie wiem, na 6-8 lat co najmniej. Dlatego, że no, my realizujemy pierwszy odcinek. Zdajemy sobie sprawę. Panie Kazimierzu, pytanie drugie. Później tutaj... oczywiście wyremontowanie 25 czerwca, bo to tu jest górna ulica zniszczona mocno, ale po wodociągach, dokładnie. Tak. Najpierw wodociągi muszą zmodernizować. Drugie pytanie będzie trudniejsze, bo to było takie przyjemne, co byśmy chcieli zrobić. A drugie, troszeczkę pan będzie musiał pokrytykować. Jakie dokonania władz miasta i prezydenta ocenia pan negatywnie? Obecnego prezydenta? Tak, obecnego prezydenta Radosława Witkowskiego. Znaczy, mój największy zarzut dla prezydenta to jest brak nadzoru nad spółkami gminnymi, spółkami komunalnymi, jeżeli można takie pojęcie. Tak naprawdę nie ma nadzoru. Tutaj uważam, że prezydent Witkowski popełnił błąd, że nie powołał czwartego wiceprezydenta, któremu oddał nadzór nad spółkami. To, co się dzieje w spółkach, to troszeczkę na tej zasadzie, co sobie zarządy wymyślą, to próbują lansować. Natomiast ja uważam, że odpowiedzialność za spółki gminne ponosi w pierwszej kolejności prezydent. On powinien sobie przyjąć jakąś strategię w stosunku do tych spółek na kadencję. Na początku to powinien zrobić. Powinien przyjąć założenia, co każda spółka ma w trakcie tej kadencji dokonać, w jakim kierunku iść i później rozliczać z tego. Dopiero się okazuje w tej chwili, że na koniec tej kadencji dopiero wychodzą pomysły, które na przykład w przypadku Radpesu bardzo mi ten pomysł odpowiada, ale to już jest za późno. Kadencja mija, uważam, że te dwa lata co najmniej, no może trzeci niepełny stracony. Nadzór przez urzędnika Urzędu Miejskiego to jest niestety nie ten nadzór. Nie ten nadzór. W związku z tym to jest, uważam, że tutaj prezydent popełnił błąd, że to się puścił tak. Samopas i samopas taki całkiem, no przecież wymienił wszystkie rady nadzorcze, wszystkich prezesów, siedzą tam jego koledzy przecież partyjni. Ale to jest co innego, pan mówi o roszczeniach kadrowych, ja mówię natomiast to o odpowiedzialności za decyzję. Powinien mieć, właśnie brak mi tego nadzoru. Prezydent nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego, od tego ma wiceprezydentów, czyli to brakuje tego czwartego wiceprezydenta, który właśnie poświęciłby tym nadzorowi rolę. Bo proszę Państwa, zobaczcie, Radpec szykuje inwestycje za 500 milionów złotych. Radkom szykuje modernizację zakładu utylizacji, o których też różne kwoty, tam 100 milionów złotych może kosztować to przedsięwzięcie. Jakbyśmy dalej brnęli w inne spółki, wodociągi, 200 milionów złotych. To jest ogromne pieniądze, ogromne inwestycje. Będą realizowane na terenie miasta Radomia. A drugi z takich tematów, bo pan zaraz przerwie, to no niestety mam taką złe zdanie od, ale to do poprzedniego prezydenta, do obecnego to samo, odnośnie funkcjonowania tak zwanego ZUK-u, Zakład Usług Komunalnych. Zakład, który był stworzony za prezydenta Witkowskiego, on miał pomóc zwalnianym... Zwalniaka był stworzony. Nie, nie. Za prezydenta Włodarczyka. Włodarczyk. Przepraszam, Włodarczyka, przejęzyczenie. To był zakład stworzony po to, żeby pomóc zwalnianym pracownikom, między innymi zakładów metalowych, innych zakładów, którym brakowało na przykład kilka lat do emerytury. I stworzono ten zakład, przyjmowano tam tych pracowników, oni mieli wykonywać proste usługi porządkowe na terenie miasta Radomia, czyli zabezpieczać imprezy, sprzątać teren, koszenie trawy, inne rzeczy i tak dalej. Później się okazało, że zaczął się ten zakład rozrastać, dano mu parki i coraz więcej tych zakresu czynności. To co się okazało? Że z kasy miejskiej musimy kupować im sprzęt, czyli praktycznie nie wiemy, czy oni ponoszą jakąś większą, przykładają się jakieś do odpowiedzialności za ten sprzęt, natomiast my obligo rok w rok wydajemy ciężkie pieniądze złote na zakup różnego rodzaju sprzętu, na utrzymanie pracowników, na utrzymanie biura. W tym roku nawet w budżecie miasta jest klimatyzacja do biura, do ZUK-u zapisana. A ten system funkcjonował bardzo dobrze, za duże, mniejsze pieniądze po 90 roku.
Wtedy sprywatyzowano tak zwane Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Suez obecnie to jest ta firma, która wywozi odpady. Wcześniej to się nazywała jeszcze CITA. Dokładnie. I wtedy te usługi wykonywały firmy prywatne. Koszt tych usług według mnie to jest dwukrotnie większy w tej chwili. A przy okazji, no, trzeba dyrektora, zastępcę, burzą no księgową, sekretarkę kadrową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale my za to płacimy. No właśnie. My no za to płacimy w budżecie. W budżecie miasta Radomia wyliczyłem 8,5 miliona w tym roku na utrzymanie. No to nie sposób nie zapytać. Panie radny, skoro widzi pan to od w zasadzie kilku kadencji, a jak pan sam zaznaczył, jest pan piąty raz radnym, to co pan zrobił i pańskie środowisko polityczne, żeby to z budżetu wyciąć, żeby no to tak zmienić? No ja, pan, że... ja krytykuję i apeluję, ale no niestety na tym a moja rola... A składał pan poprawkę taką do obecnego budżetu, żeby to zmienić? Ale tu się nie da tego zmienić w budżecie. Tu trzeba podjąć decyzję w jednym, załóżmy, roku. Jak pan wydnie z budżetu pieniądze, prezydent będzie musiał zamknąć. Nie, nie, to nie jest takie proste sprawy. Niech pan pamięta, tam pracuje, nie wiem, 120-150 osób i nawet jakby pan wyciął coś takiego, to na likwidację, na odprawę, prawda? Na nowe przetargi trzeba na te roboty, które wykonują, to trzeba rok czasu stracić. To trzeba decyzję podjąć w jednym roku, czy na początku kadencji i powolutku wygasić ten ZUS. Bo to można nie działać na zasadzie takie, jak z pana wypowiedzi wynika, bak, zwalniamy 150 osób na bruk. Nie, nie przyjmować nowych osób, powolutku odchodzą na emeryturę, ograniczać zakres wykonywanych usług i w przeciągu kilku lat no, w sposób naturalny. Przejście na emeryturę to chyba byłoby ze 20 albo lepiej lat. Ale niech pan poczeka. No dobrze, ale od czego mamy pozostałe spółki komunalne? Na koniec zostaje nam 20 osób, przekazujemy do Radkomu czy do innej spółki komunalnej i bez krwawo, czyli nikt na tym nie ponosi jakiejś straty, natomiast byśmy ten problem rozwiązali. Co prawda, mogę się zgodzić na rozwiązanie i to powiedziałem prezydentowi Koskiemu bodajże 2-3 miesiące temu, jak były rozmowy na temat budżetu. Dobrze, jeżeli nie w całości, to przynajmniej ograniczyć zakres ZUP-u do obsługi imprez masowych i takich doraźnych działań. Co na to prezydent? No niestety nie podzielił mojego zdania. No ale co zrobić? Panie radny, trzecie pytanie. Prosimy wskazać maksymalnie 3 sprawy, które pana zdaniem wymagają jak najszybszego rozwiązania w Radomiu. Tylko z jakiej branży, jakiej natury tej jakiejkolwiek. Według samorządowej? Uznania, no niekoniecznie. Dlaczego jest tylko samorządowej? Może nie ograniczajmy się tylko do samorządu. Jakie są 3 najważniejsze problemy w Radomiu? No proszę państwa, jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy, to jest jeszcze wysoki poziom bezrobocia. Dlatego, że porównując się do danych ogólnopolskich, w tej chwili chyba na poziomie 6,5%, możecie im państwo poprawiać, jeżeli jestem w błędzie, ale chyba tak podawano 6,6 statystykę. My natomiast w tej chwili mieścimy się gdzieś na poziomie około 13-14%. Mamy duży spadek, bo przez ostatnie 3 lata zeszliśmy z poziomu ponad 20% do 13%. Także to jest bardzo duży spadek, jeżeli chodzi o bezrobocie, ale nadal skala tego jest bardzo duża. Moim pragnieniem, życzeniem byłoby, żeby faktycznie w Radomiu była ta średniopolska, bo to, że bezrobocie będzie, ono nawet ma pewne walory pozytywne, powinno być na tym, chociaż może nie powinno źle to jest powiedziane, ale ono będzie. Bezrobocia, żeby ludzie mogli zmieniać pracę. Dokładnie, oczywiście, musi być ten poziom. To jednak skala ta radomska jest no, zbyt wysoka. Ja powiem, transformację ustrojową Radom przeżył chyba najgorzej ze wszystkich dużych miast. Obiecywano w 1998 roku przy likwidacji województwa, że te miasta, które utracą rangę miast wojewódzkich, dostaną wsparcie finansowe. Tworzone będą tu nowe instytucje, może jakieś odłamy ministerstw, departamenty, jakieś instytucje o charakterze rządowym, będą uczelnie powstawały wyższe na tych terenach. Niestety nic. Skończyło się na obiecankach. Druga sprawa, poza bezrobocie. Uporządkowanie dla mnie architektoniczne miasta. Mamy w tej chwili planów zagospodarowania miasta gdzieś na poziomie kilkunastu procent. Nie wiem, czy państwo orientujecie się. Miastem, zabudową miasta rządzą dwa elementy. Pierwszy podstawowy to jest studium zagospodarowania miasta Radomia i drugi plany miejscowe.
w momencie, kiedy mamy planiny miejscowe, upraszczamy całą procedurę uzyskiwania pozwoleń. Dlatego, że przy studium to musimy otrzymać warunki zabudowy, natomiast jeżeli mamy uchwalony plan, pomijamy już szczebel warunków zabudowych, możemy projektować, występujemy o informacje, tylko możemy projektować i występujemy o pozwolenie na budowę. Jakiego rodzaju budynki mogą na danym ziemi stanąć? Idzie inwestor, kupuje działkę, aha, idzie, patrzy, plan, ja mogę tu postawić budynek mieszkalny, załóżmy wielorodzinny, dwu-, trzy- czy czterokondygnacyjny, tu mogę mieć usługi, tu nie wiem, rozrywka, tu sport, tu rekreacja, tu park i to jest bardzo ważne. No i trzeci z tematów, który bym poruszył, to jest właśnie ta rekreacja, odpoczynek, czyli mamy społeczeństwo, które się starzeje, osoby starsze, często rodzina się rozjeżdża po świecie, po Polsce, osoby starsze zostają same sobie zostawione i trzeba położyć bardzo duży nacisk na to, żeby stworzyć chociażby domy dziennego pobytu, że ta osoba po prostu nie czuje się samotna, może przyjść do takiego domu dziennego pobytu, tam ma zapewniony jakiś skromny posiłek, są osoby, które jakiś program przygotowują dla tych pan osób. Tak, od tematu, bo miał być problem, a pan już daje rozwiązanie. Czyli problem podstawowy, rozumiem, starzenie się. Tak, starzenie się społeczeństwa, dokładnie, ale ja dlaczego mówię już o formie rozwiązania? Dlatego, że jestem jednym z założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 12 lat prowadzimy, około 150 osób uczestniczy w tym, na zajęcia tego uniwersytetu. Jednym z dwóch założycieli byłem właśnie ja i Mariusz Fogiel. Opiekujemy się tym uniwersytetem, no tam wspomagamy finansowo i tak dalej, i tak dalej. I to jest świetna forma. Proszę Państwa, nawet jeżeli uwierzycie, swoją teściową wciągnąłem w to, mimo że przez parę lat się opierała, ale w końcu namówiłem ją do tego i teraz z zadowoleniem z koleżankami z bloku uczestniczą w spotkaniach tego. Mimo że no, mają na miejscu rodzinę, prawda, czy mają córkę, zięcia, no i wnuczki, ale również ten czas zagospodarowania, spotkania się z innymi rówieśnikami. Proszę Państwa, człowiek się uczy całe życie. Nie mówmy, że jesteśmy alfą i omegą. Ja też nie twierdzę, że podjadałem wszystkie tam, prawda, możliwe... Było uczestnictwie w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, teraz o Pańskim uczestnictwie. Czy wspiera Pan ruchy społeczne i czy uczestniczył Pan w jakimkolwiek proteście obywatelskim w ostatnim czasie? No, częściowo można uznać, że wyszedłem na temat, prawda? Uniwersytet Trzeciego Wieku jest pewną formą dobrowolnego zrzeszania się. Nie, tam nie ma to jakiejś formuły takiej, znaczy prawnej jest, no jest zarejestrowane na pewno, tak, ale jest formą dobrowolną. Przychodzą ludzie, chcą się dokształcać, chcą słuchać wykładów różnej treści, różnej materii, różnych zagadnień i to jest pewna forma, uważam, społeczna. Natomiast jeżeli chodzi o protesty, no tutaj zbyt aktywny może nie jestem, chociaż byłem na czytaniu konstytucji, która odbywała się właśnie tutaj w tym budynku, było nas kilkanaście osób. Mniej niestety niż tutaj dzisiaj. Czytał Pan tę konstytucję? Oczywiście. A pamięta Pan, który fragment? O, dotyczyło? Niestety. Było to podzielone i nie jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. No upłynęło to szybko. No jasne, rozumiem. Proszę Panią, Łukasz, mogę? Oczywiście. Bo to jest bardzo istotne danie, pozwolę sobie jako gospodarz powiedzieć. My, nie tylko my jako stowarzyszenie, czyli Rada Miejska Demokracja, ale tutaj mamy przedstawicielki Radomskiej Inicjatywy Kobiecej, czyli Czarnego Protestu, mamy wielkie pretensje dla radnych, że nie są z mieszkańcami, podczas gdy my protestujemy. Bardzo chętnie radni pojawiają się w teatrach, w kinach, bardzo chętnie na różnego rodzaju imprezach, powiedzmy, kulturalnych, natomiast na protestach nie. I teraz my zaczynamy sobie zadawać pytanie. Czy my jako mieszkańcy odstajemy od radnych, czy radni odstają od nas w tym momencie? Jest to dla nas bardzo przykre, poza szlachetnymi wyjątkami. Tutaj mamy nawet w tym wypadku Magdę Andrzeja, którzy pojawiają się na protestach, którzy wspierają nas w różnych wydarzeniach. Natomiast w zasadzie było chyba tylko jedno wydarzenie, takie kiedy my robiliśmy pod sądem, prawda? Kiedy pojawił się pan prezydent nawet z wiceprezydentami, kilka osób jeszcze z urzędu.
natomiast nie wspieracie nas, a jednak jesteśmy tak samo mieszkańcami, więc nie robimy niczego złego, tak nam się wydaje przynajmniej, żeby, no brakuje nam. W innych miastach jest troszeczkę inaczej, zarówno politycy, jak i radni są na taki, tego typu wydarzenia. Ale to tylko tak tytułem, nie musi pan odpowiadać. Ja tylko ale ja mogę, chciałem to powiedzieć. Ja mogę odwrócić to, co pan powiedział. Co państwo zrobiliście do tej pory do tego, żeby do radnych z tymi swoimi przesłaniami dotrzeć? Bo ja przynajmniej się z tym nie spotkałem. Natomiast zapytał pan, jak pan powiedział mojej żonie o tym, że ja nigdzie, prawda, nie uczestniczę w różnych spotkaniach i tak dalej, to by zaraz pana zapytała, to co ten mój mąż robi całymi popołudniami, że do domu to często wieczorem, a ja naprawdę, no nie chcę się tłumaczyć, ale twierdzę, że naprawdę uczestniczę w różnych spotkaniach i to nie w teatrach nic, natomiast faktycznie zaangażowany jestem w działalność amfiteatru, kuźni artystycznej, szkół i prawda, tego co się dzieje w tych szkołach. Czuję się trochę gospodarzem tego osiedla akademickiego z racji tego, że jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowych i tych instytucji, które są zlokalizowane tam i tam bardzo dużo czasu poświęcam. Także jakby pan języka tam zasięgnął, to by pan dowiedział się, gdzie Woźniak często spędza czas. Nawet nie mam czasu na wędkowania, opłacam co roku kartę wędkacką i nie mam czasu jechać. Oficjalnie istniejemy tak naprawdę od końca ubiegłego roku, mimo że działamy praktycznie 2 lata. Natomiast od sierpnia działamy już jako stowarzyszenie, niezarejestrowane jeszcze, ale już było, nazwijmy to po pierwszym słowie, stąd były akcje nasze pomocy i tu prosiliśmy Radomian o pomoc, jeżeli chodzi o wysyłkę darów, wyprawek szkolnych dla dzieci poszkodowanych w górach tucholskich, później zrobiliśmy chemię gospodarczą, wysyłaliśmy do nich taką pomoc humanitarną, nazwijmy to, i ostatnia akcja misiowa była dla dzieci w szpitalach. Na razie jeszcze nie dotarliśmy do was, ale dotrzemy, spokojnie. Ale właśnie, i tu panu powiem, ale tak, ale my jako stowarzyszenie opiekujemy się schroniskiem dla zwierząt i robimy co roku wiele akcji takich, gdzie zbieramy i sami finansujemy, finansujemy zakup, prawda, nie, po prostu pan by się okazało, że przeszłbym pana z radością, natomiast wytłumaczę się panu jedną rzeczą, ja troszeczkę tutaj jestem ułomny w jednej kwestii, to myślę, że to pan redaktor to wie. Mam jeszcze problemy, może nie z dostępem, tylko posługiwaniem się tymi elektronicznymi mediami, tak to należy nazwać. Dokładnie. I ja wolę, i wszyscy wiedzą, wolą do mnie zadzwonić, przyjść, pogadamy sobie pół godziny i temat mamy załatwiony. Natomiast tego czasu na to, żeby tam szukać po Facebookach, pisać, daleko jestem od tego, tym bardziej, że jak mi kiedyś tam coś pokazano, jak zobaczyłem, jakie bagno słowne tam jest, to uznałem, że nie, ja niestety nie chcę sobie zaśmiecać głowę po prostu tymi informacjami. Wracamy. To ostatnie pytanie od organizatorów. Czy będzie pan kandydował do Rady Miasta w przyszłym roku, czyli w obecnym już w tej chwili? I jeśli tak, to jaką najważniejszą deklarację, obietnicę wyborczą złożyłby pan naszym mieszkańcom? Radą bezpartyjnej. To obietnica czy deklaracja? Tak, deklaracja. Samorząd bezpartyjny. Wszystko wygląda na to, że jeżeli zdrowie pozwoli, to będę kandydował. Pod szyldem znów niepolitycznym, czyli chociaż niektórzy mówią, że nawet te stowarzyszenia, w których uczestniczymy, to też są jakaś forma polityczna, ale ta polityka może tego niskiego szczebla samorządowego, jak to w ten sposób tłumaczę. Także wszystko wygląda na to, że będę startował i co było w drugiej części? Jaka obietnica? Jaka obietnica? To znaczy moim pragnieniem byłoby to, żeby samorząd radomski był odpolityczniony, apolityczny. Żeby nie było takich historii, jakie mamy w tym roku, że mamy niezły budżet, naprawdę niezły budżet. No i co się okazuje? Co z tego, że jest niezły budżet? Jak partia kazała części radnym głosować inaczej? No. I doskonale pan tutaj gdzie tu jest logika? Gdzie wybierany przez radny, przez mieszkańców, on
nie spowiada, w sensie takim dosłownie, nie odpowiada praktycznie przed mieszkańcami, nie słucha ich, tylko odpowiada przed swoim szefem partyjnym w Radomiu bądź w Warszawie. No, proszę Państwa, gdzie tu jest samorządność? Świetna ustawa samorządowa z 90 roku, która oddaje władzę tą na terenie miasta Radomia i później pojedyncze kukiełki kierowane politycznie przez swoich szefów. Są też tacy radni, którzy nie mają żadnych szefów partyjnych, a i tak słuchają tylko siebie i swojego własnego interesu. Nie, wie pan co, to są tacy radni, którzy są po 3-4 kadencji, ja ich głosu nie znam jeszcze. No ale są wybierani przez mieszkańców. No właśnie. Wybrany przez mieszkańców, może nieraz nie z największą liczbą głosów, bo się okazuje, że ten pierwszy, który zebrał dużą liczbę głosów, to wciąga, wyciąga dokładnie kolejną osobę, a ta osoba biernie 4 lata zasiada w ławach radnego, pobiera dietę, nie wiem, no może gdzieś tam coś działa, może coś wspomaga, natomiast zero aktywności, ale jego moc sprawcza poprzez podniesienie ręki jest taka sama jak tego zaangażowanego, który zna temat, ma co do powiedzenia. O wszelkich wadach demokracji moglibyśmy w nieskończoność mówić, ale poruszył pan temat budżetu i właśnie to jest pierwsze pytanie ode mnie o budżet. Po raz pierwszy w historii miasta nie został uchwalony. Jeżeli dobrze rozumiem pańskie wcześniejsze wypowiedzi, uważa pan, że radni kierowali się politycznymi pobudkami? To chyba może pan potwierdzić. Dokładnie, potwierdzę. Czy jednym słowem, opozycja wobec prezydenta Piłsudskiego nie miała prawa zagłosować przeciw, jedynie z powodów politycznych? Nie. Wie pan co? Miałaby prawo zagłosować przeciw pod jednym warunkiem. Miesiąc czasu otrzymali wszyscy projekt budżetu. Przez miesiąc czasu każdy miał czas na zapoznanie się z tym budżetem. Przez miesiąc czasu każdy radny miał prawo wnieść poprawki do tego budżetu. Na komisjach, czy bezpośrednio do prezydenta, czy na sesji, czy w formie interpelacji. Jeżeli przez miesiąc czasu nie dzieje się nic, a przychodzi się na sesję i zaczyna się pyszczyć o bzdurach nieraz, bo jak mi ktoś mówi, że za małe pieniądze są na zdrowie, czy małe na szkolnictwo wyższe, czy na bezpieczeństwo, tematy, za które odpowiada rząd, to albo ten radny niczego się nie nauczył przez te lata, albo po prostu robi wodę z mózgu słuchającym mieszkańcom. No tak, ja wiem, że ci, którzy wiedzą, to wyśmieją to, ale część mieszkańców się na tym nie zna i może uznać, aha, ma rację, ale mu dołożył. Dobrze. A to jest często bzdura, kompletna bzdura. No, no oczywiście, no ale jest poza tym jeszcze jakiś podział na ugrupowania. I czy to nie jest tak, że przypadkiem prezydent Witkowski powinien zrobić cokolwiek, żeby znaleźć sobie większość, żeby ta większość była zagwarantowana do tego projektu? Ale to niech mi pan powie, to po co są te, do czego są w Radzie Miejskiej potrzebne ugrupowania? Ja byłem jednym z takich prekursorów JOW-u. To było, znów wracamy do ruchów społecznych, to było, nie wiem, 8 lat temu. Poszła taka informacja, już nie pamiętam, czy to Kukiz, czy ktoś inny stał za tym. Próbujmy przeforsować w Polsce JOW-y, czyli w samorządzie jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli wybierany jest bezpośrednio przez mieszkańców dany radny w danym rejonie. Nie tak jak w tej chwili 5 okręgów Radomu. Nie. Byłoby 28 okręgów, najlepszy wybierany i ten najlepszy odpowiada przed mieszkańcami. Lansowaliśmy to, zbieraliśmy podpisy, był projekt ustawodawczy. I poszło to do Sejmu i gdzieś tam w koszu wylądowało. No i to pokazuje, ale to, po co są partie polityczne, bo to trzeba do tego znaleźć większość. Nie wystarczy mieć dobry pomysł, no tak. Trzeba jeszcze umieć go zrealizować, doprowadzić do realizacji. No tylko pan znowu wraca do tego, że pan chce wszystko upolitycznić, nawet samorząd. A jestem przeciwnikiem, niech już w tej Warszawie będą politycy. Niech się gryzą, niech się zagryzą. Chociaż, chociaż wie pan, to też uważam, bo to źle świadczy o stanowionym prawie, czego mamy doświadczenie nawet chociażby w tej nowelizacji ustawy prawa wyborczego, który dla mnie znów wprowadzono element korupcyjny w tej ustawie. Wie pan o co chodzi? Nie rozumiem, gdzie korupcja pan. Gdzie korupcyjny? Proszę państwa. W tej chwili mamy układ taki, do parlamentu można dożywotnio startować, do senatu dożywotnio, do rady miejskiej dożywotnio,
ale prezydent tylko dwie kadencje. Dlaczego? Nawet jeżeli jest dobry gospodarz, to dlaczego ma być dwie kadencje? Aha, jeżeli dwie kadencje, to on powie tak, pierwszą to się muszę starać, a drugą kadencję to już wiadomo, że po drugiej nie będę wybierany, no to co robić? Albo stawiać na to, żeby zarobić jak najwięcej, albo lansować i wspierać kogoś, kto mu da później pracę. Proszę Państwa, to nie jest taka prosta sprawa, że kończy się kadencja prezydentowi, no i co? Co, pójdzie na dozorcę gdzieś, czy coś takiego? A wiadomo, może z innej opcji politycznej będą się bali mu dać pracę, czy coś takiego? Do tej pory jakoś prezydenci nie mieli problemu znaleźć pracę. Mieli. Niech pan się cofnie do tyłu trochę, to pan zobaczy. Główni prezydenci? No. To może wice, to może. No. Ale nie pewno, ale to wszystkie elementy bierzemy uwagę. Złe rozwiązanie. Niedemokratyczne. Ale prezydent to też się krzywdzi. Niedemokratyczny. Wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa. Także tak sytuacja wygląda. Dlatego ja jestem zwolennikiem naprawdę, żeby do samorządu nie było nas. Zakazałbym ustawowo nas politycznych w komitetach wyborczych. Po prostu powinny być głównie nazwiska, ewentualnie... Znowu daje pan postulat polityczny, parlamentarny. Jest tu pewna niekoherencja w tym wywodzie. Ale panie Kazimierzu... Ale wie pan dobrze, że bez tej ustawy, która będzie w Warszawie uchwalona, to ja mogę sobie mówić na ten temat. I właśnie cały czas do tego zmierzam, że bez tej polityki nie da się ruszyć niczego nawet nie na da, bo nie politycy da. Chcą mieć wpływy na samorząd. Nie tyle chcą, po prostu nie muszą chcą mieć, bo jesteśmy jednym państwem, nie, ale chcą mieć. A dlaczego chcą mieć? No już rozłóżmy ten temat. No dlaczego? No bo chcę mieć swoich prezydentów, chcą mieć, żeby ci prezydenci... A to pan mówi o dalej... rzeczach, pan mówi o partiach. Ja mówię o polityce, a pan mówi o partiach. Nie, ja o partiach. No to trochę rozmijamy się tutaj. Ja jestem obrońcą po prostu polityzacji życia publicznego. Ja uważam, że ja jestem przeciwnikiem. Nie da się... No właśnie, a moim zdaniem pan uprawia tą politykę. Nawet wygłaszając tą tezę, wygłasza pan tezę polityczną de facto. Ale mnie chodzi może nie wypowiedzi w sensie, no może pan wszystko podciągnąć pod to. Natomiast mnie chodzi o polityków, czyli o osoby, które zdobywają później te stanowiska i są jednocześnie członkami partii. Bo w pierwszej kolejności to oni dbają o interes swoich członków. Czego mamy dowodów, mogę panu napewnić. Rzeczywiście, tu się zgadzam w całej dościągłości. No, ale zgadza się pan, ale... Zgadzam się, że napiętnuje tylko to, że uprawia pan politykę, udając, że jej nie uprawia. I to krytykuję. No to wszystko możemy pod to podciągnąć, nie? Wszystko możemy podciągnąć, nie? Dokładnie. Ale mam jeszcze inne pytanie. I tutaj pana zaskoczę, bo trochę poszperałem w historii. Mam pytanie, skoro uważa pan, że radni powinni głosować za budżetem dla dobra miasta, nie patrząc na barwy partyjne, to mam pytanie, dlaczego w ciągu 8 lat kadencji Andrzeja Krzyżaniaka, z tego co widziałem, ani razu pan nie zagłosował za budżetem, kilka razy pan się wstrzymał? Nie powiedziałem, że nie. Chodzi mi o tryb. Jeżeli ci radni przez miesiąc czasu zgłaszaliby poprawki i prezydent nie reagował na te poprawki, są usprawiedliwieni. Nie chodzi o fakt. Przez miesiąc czasu nic nie zrobili. Dlaczego taki radny, już po nazwiska, kolega prezes Chłopicki w pierwszym głosowaniu głosował za? Co się stało? Nie miał żadnych uwag. I co się musiało się coś stać, skoro wyszedł z partii. No ale nie miał odwagi, żeby wyjść i powiedzieć tego. Na to. Proszę pana, odbywa się to, co pan próbuje bronić, to jest często targowica. To jest albo pan uważa, jak próbuje czegoś bronić? Ale ja to zaraz pan jeszcze wylansuje, bo dla mnie to jest albo forma tchórzostwa, albo zdrady. Tchórzostwo, jeżeli się ktoś boi drugiego ugrupowania, bo on zdobywa przewagę, albo zdrady, jeżeli kupczy po prostu, czyli sprzedaje się za coś. A nie uważa pan, że takimi właśnie wypowiedziami na temat kolegów radnych, no w zasadzie utrudnia pan ewentualnemu swojemu, nazwijmy to, ugrupowaniu, żeby nie powiedzieć partii, później po wyborach samorządowych dojście jakiejkolwiek koalicji? Czy to przypadkiem właśnie takie ostre sformułowania nie utrudnią później zmienianie rzeczywistości? Bo dostać się do rady to jest o tyle w porównaniu do tego wysiłku, który jest potrzebny, żeby cokolwiek zmieniać już tyle. No ale ja idę do rady po to, żeby służyć. No ale jak pan może służyć, jak pan nie ma 15 tych przysłowiowych szabel, nie może pan niczego przegłosować. Nie. Może pan tylko apelować. No tak, tylko że pan nadal wraca do tego, żeby tworzyć te układy takie partyjne, które będą miały większość. Ja apeluję do rozsądku radnych. Głosujmy nad tematami.
nie szyldami, tylko tematami. Dobrze, czy nam odpowiada, ale żeby w tym temacie, żeby jakikolwiek temat załatwić, musi pan przekonać 15 osób. No i trzeba. I prezydent, to jest rola prezydenta. Ja mam świetny pomysł, to jest świetne zadanie i przekonuję was, zagłosujcie za tym. No rola prezydenta i przekonał, nie przekonał. Nawet swoich własnych. Dobrze, zostawmy. Już były. Tak, już były, tak. Ale jednak chyba jeszcze kolejne. No, ale wie pan, no. Czy bardziej czuje się pan prezesem Radomian Razem, czy wiceprezesem nowej organizacji sprawiedliwej? No, to pan zadał trudne pytanie. Musi się z tego wybrać. Prezesem Radomian Razem już jestem ładnych lat. 15 na tym. I tutaj jestem wierny temu stowarzyszeniu. Jest to dość duże stowarzyszenie. Mieliśmy w swoim czasie prezydenta Marcinkowskiego, którego lansowaliśmy na prezydenta. I tu jestem wierny. Natomiast w obliczu tego, co się dzieje w Polsce, w obliczu tej ordynacji wyborczej, wiemy, że jeżeli pójdzie bardzo duża ilość ugrupowań do wyborów, głosy się rozłożą. A głosy rozłożone to są głosy stracone. Dobrze, zna pan ordynację wyborczą, metoda Donta, która preferuje tylko duże ugrupowania. W związku z tym, no my też poszliśmy po rozum do głowy. No jeżeli nas partie tak kiwają, co zrobić, żeby się nie dać wykiwanym przez partię? A no to wpadliśmy na taki pomysł. Oni są chytrzy, to my również. Dogadaliśmy już w większości. W tej chwili mamy 4, właściwie 5 dużych organizacji plus... Zdraci pan plus 3. Nie stracę na tym etapie, dlatego że zwołamy w odpowiednim czasie konferencję prasową i przedstawimy. I chcemy po prostu, żeby zgarnąć czy zaprosić do współpracy wszystkie te stowarzyszenia, które mają chęć startowania, mają swoje osoby, które chciałyby startować w tych wyborach, który szyld nasz będzie odpowiadał. Ten szyld na pewno będzie szyldem bezpartyjnym, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, bo to był pierwszy warunek tych naszych spotkań i ustaleń. I będziemy chcieli po prostu przeciwstawić się partiom politycznym. Co nam daje, jeszcze byśmy chcieli, jeżeli nam wypali, to żeby wejść do układu ogólnopolskiego, bo mówimy o samorządzie, o równych prawach. Gdzie są równe prawa, jak prawie 3 tygodnie wcześniej numer list wyborczych dla partii politycznych bądź komitetów zarejestrowanych w całej Polsce 3 tygodnie wcześniej otrzymują te organizacje, które mają zasięg ogólnopolski. Tak jest. Czyli oni losują o 1, 2, 3, 4, 5, 6. A my jako Radomianie Razem dostawaliśmy 26, numer 30 któryś. Jaka to jest równość? Czyli chcecie państwo jedno sobie założyć bezpartyjną partię samorządową. Wraca pan do tej partii. No to ja, no ja chcę tam ogólnopolsko wystartować. Ale ruch społeczny. A czy tutaj się nazywa? Kukiz też jest partia. Pan, który mnie zaprasza z tyłu, właśnie powiedział o tym, że powstają ruchy społeczne, o charakterze społecznym. Nie wymienił, że są partią politycznym. I my chcemy właśnie opierać się na takich ruchach społecznych. Dobrze. Kolejne pytanie. Moje ulubione wiewiórki z Parku Kościuszki donoszą mi panie prezesie, że na bezpartyjnych chcieliby się przechrzcić wieloletni działacze partyjni lub tacy, którzy już nie są w partiach, ale przez wiele lat w partiach byli, w różnych partiach i przechodzili z ugrupowania do ugrupowania. Czy to jest prawda i czy to dobrze by świadczyło o nowym ruchu, jeżeli by właśnie w takim gremium pojawili się no, członkowie, byli członkowie partii politycznych. Nawet jednym słowem, moja partia kiepsko wypada w sondażach, albo nie ma szans, albo nie chcą mnie, no to sobie teraz zrobię się bezpartyjnym i będę sobie startował z czystą kartą. Nic o nas bez nas. Proszę wskazać nazwisko. Pytam, czy to prawda? No. Tylko i wyłącznie. Znaczy, tak, czy zakłada pan, że można dopuścić takich ludzi do ruchu bezpartyjnego? Powiem panu tak. W ramach tych stowarzyszeń, które rozmawiamy, nie mamy, przynajmniej na tym etapie, osób, które były członkami partii. Mogły występować w jakichś konfiguracjach z partiami politycznymi, mogły być nawet w różnego rodzaju komitetów, ale nie byli członkami partii. Natomiast to, co my planujemy, i to się, myślę, że w ciągu 2 miesięcy już będzie to nagłośnione. Chcemy zaprosić do nas również członków partii politycznych, tylko pod jednym warunkiem, żeby zawiesili swoją działalność polityczną
na okres kampanii wyborczej, jak również jeżeli się dostaną do Rady Miejskiej, muszą złożyć takie oświadczenie, że nie będą w tym czasie członkami partii politycznej. Dopuszczamy taki wariant. Ale powiem panu dlaczego. Niedowierzanie w to, co słyszę. No bo pan, mówi mi pan właśnie, że nie zakładacie pan jest niewierny Tomasz. Tak, jestem. Ewidentnie. A z drugiej strony mówi mi pan, że zaraz weźmie sobie polityków, którzy przed chwilą, na chwilę zawieszą na kołku gdzieś legitymację partyjną i będą udawali bezpartyjnych. No to czym się różni? Powtarzam panu jeszcze raz. Będę mówił wolniej i okrągłymi literami. Chyba trzeba, nie wiem. Na tą chwilę nie mamy takich. Nie mamy osób, które są członkami, bądź byli członkami politycznymi. Ale nie wykluczamy takiego przypadku, że on powie, że sorry, samorząd faktycznie powinien być bezpartyjny, składam akces, ale od tego dana stowarzyszenie zdecyduje, czy przyjmie te osoby, czy nie przyjmie. Ja przynajmniej w moim przekonaniu, ja bym takich osób nie skreślał, ale pod jednym warunkiem. Idę do samorządu nie po to, żeby uprawiać politykę, ale po to, żeby robić coś na rzecz tego miasta. Mimo, że mam... Weksel, kolego. No to wie pan, no to było tak samo, no, mam przypadek Platformy, no, byli członkami partii politycznej, startowali z listy partii politycznej, mają swojego prezydenta i raczej porzucają to. No i co im da, no i co? No byli członkami partii politycznej i okazali się niewierni tym partii politycznej. No właśnie. To jeszcze na koniec mojej części i oddaję głos już Państwu, bo sądzę, że na pewno na to czekacie. Chcę poznać Pańskie poglądy za pomocą prostego za bądź przeciw. Jeżeli jest Pan bardziej za albo bardziej przeciw, to prosiłbym o bardziej za, bardziej przeciw, żeby nie było sytuacji takiej, żebyśmy uciekali w szerokie odpowiedzi. Będę pytał o różne rzeczy, i te ogólnopolskie, i te zdecydowanie lokalne. Prosiłbym z tego względu jak najwięcej lokalnych samorządów. Jest dużo. Żeby dużej polityki nie było w tym, bo natomiast dlaczego pytam o to, ponieważ, znaczy oczywiście nie dam się pan tak łatwo uchylić. dlaczego o to pytam? Ponieważ widzieliśmy ostatnio potworną kompromitację opozycji w polskim parlamencie i to rozbiło w ogóle ducha, zniszczyło ducha opozycji. Dlatego trzeba zadać pytanie, czy w ogóle można popierać czyjeś działania, jeżeli się kompletnie zgadzamy z jego takim stanowiskiem, więc no, próbujemy, lecimy po kolei. No, zacznę z górnego C. Liberalizacja prawa aborcyjnego, za, przeciw? Ja uważam, że dotychczasowa konstytucja, która była, i dotychczasowe rozwiązania były najlepsze. Czyli przeciw. Darmowa komunikacja miejska... Pan dalej mówi. No wyciągam wnioski. Darmowa komunikacja miejska dla młodzieży. Temat trudny. Jeżeli dla młodzieży, to i dlaczego nie dla starszych, oddających krew. Chyba w tej chwili są, już mają wolne bilety przejazdu. Proszę Państwa, no to jest odpowiedź o, czy mamy tak bogate miasto, że nas stać na to, czy nas nie stać. To za, czy przeciw? My dokładamy ponad 30 milionów złotych rocznie do komunikacji miejskiej. Na ile nas jeszcze stać? Dobrze, za, przeciw? Mamy jak jest. Jest jak jest. Ma pan uchwałę, trzeba podjąć decyzję, podnosi pan rękę. Za bądź przeciw. Wstrzymuję się na tym etapie. Temat do. Jestem ekonomistą, musiałem usiąść i przeliczyć. A dla radnych odebrał pan żołnierze? Oczywiście, bo ja nie korzystam z tych. Darmowe żłobki dla wszystkich dzieci. Bardzo skazane. Za. Kara śmierci. Jak się patrzy na te potworne przestępstwa, to mówi się, że scyzoryk się w kieszeni otwiera, prawda? Ale z drugiej strony kara śmierci to też jest zabójstwo. To znaczy przeciw. Mam wątpliwości. My się wstrzymujemy? Tak, tu się wstrzymuje. Nie uchwała krajobrazowa. Żeby szybko powiedzieć, o co chodzi. No. To jest taka uchwała, która zabrania w niektórych miejscach wieszania jakiego się podoba szyldu. Zdecydowanie za. Skończmy z tym bałaganem, który mamy. Ograniczenie prędkości w mieście. Strefy typu tempo 30. Przeciw. Przynajmniej w tej wersji, która jest wprowadzana w Radomiu, bo dla mnie to jest to, co zrobiono na Sienkiewicza, to jest nieporozumienie. Że wyjeżdżający z Prusa
ma pierwszeństwo. Plus oni już zmienili, bo zrobili no to całe szczęście. Ale z Wyszyńskiego tak jest. Chociażby z Wyszyńskiego, czyli autobusy muszą hamować, ci ludzie w autobusach tak muszą latać od przodu do tyłu, albo podskakiwać na tych dziwnych garbach, bo ktoś sobie wymyślił, że wyjeżdżający samochód tam raz na 5 minut ma pierwszeństwo. Nieporozumienie. Ograniczenie wjazdu samochodów do centrum. Z powodu smogu. Jeżeli byśmy byli w stanie stworzyć parkingi, duże parkingi, to byłbym za. Mhm. Prywatyzacja miejskich spółek. Ograniczenie ZUK-u i sprywatyzować można bardzo prosto administratora, dlatego że nie wykonuje żadnych usług dla miasta, działa, prowadzi normalną deweloperską, komercyjną działalność. Administrator. Pozostałe uważam, że powinien prezydent mieć wpływ, czyli wodociągi, ciepło, radką powinny być w pieczy prezydenta. Związki partnerskie, hetero i homoseksualne. Następne. Trzecie. To już koniec w zasadzie moich pytań. Wszystko, całą wiedzę przerzuciłem. Będę dłużej pana męczył, bo czekają inni. I teraz czas przy dla tych, państwa. Przy tych związkach to pan jeszcze powiem taką rzecz, że kiedyś wyraziłem jako radny pierwszej kadencji taką opinię, jakaś dyskusja była na ten temat, że to jest pewnego rodzaju choroba. No to później byłem ścigany, że jeżeli nie odwołam tych słów, to będę do sądu podany. Nie odwołałem, jakoś darowano. Pani Elżbieta Jagiełło, ty też zgłaszałaś się do odpowiedzi, pytania. Elżbieta Jagiełło, Radomska Zielona, koło Radomskich Zielonych. My się znamy, nie wiem, czy pan pamięta. Gdzieś coś, no właśnie, nie powiedziałem o parkach, które tak wspierałem, które powstają na Michałowie i na obozisku. I Gołębiowa nie mogę jeszcze doprosić, ale powoli dojdziemy. No właśnie, jesteśmy ciekawi, co pan ma zamiar zrobić dla Radomia w kwestii OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, zielonego transportu, zielonej energii, no i tego, przepraszam, cholernego smogu, który nas dusi. Dziękuję. Zdecydowanie od trzeciego pytania. Zdecydowanie jak największe środki na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, czyli tak zwanych tych pieców na węgiel, na ekogroszek. Proszę państwa, oszustwo w stosunku do ludzi, ekogroszek. Jaki ekogroszek? Jak zmielony węgiel może być eko? To jest trucizna. Nawet... To jest ekonomiczne, nie ekonomiczne. Tak, ale wszyscy stosują i na zielono. Piszą listek jeszcze do tego zielony, dają i eko groszek. Proszę państwa, czy jak najwięcej podłączeń pod system miejski, ciepłowniczy, który ma narzucone normy wydzielania zanieczyszczeń bardzo ostre, a w 2022 roku wchodzą jeszcze bardziej zaostrzone normy, dlatego Radpet będzie prowadził modernizację źródeł ciepła, czyli maksymalnie podłączać wszystko, co się da pod Radpet i wspomagać finansowo mieszkańców w likwidacji pieców węglowych. Zdecydowanie, jak najwięcej. To było drugie. No w przypadku miasta Radomia jest to dość ciężkie, bo tak, wiatraków na terenie miasta Radomia byłoby ciężko ustawić, dlatego że z uwagi na zabudowę, tam muszą być normy zachowane odległościowe. Zrobiono świetną farmę w okolicach Jurzy, bo znam to moje rodzinne strony i to według mnie zdaje egzamin. No nie mamy rzek, potoków takich, na których moglibyśmy coś takiego instalować. Także tutaj pole manewru jest nieduże, ale Radpet będzie prowadził świetną inwestycję, bo przy okazji modernizacji źródeł ciepła, tych pieców, powstanie kocioł, który będzie produkował energię elektryczną, a jako produkt uboczny będzie energię cieplną. Także to jest działanie proekologiczne. Tu prawdopodobnie to będzie około 30 MW. W okresie letnim możemy nie spalić nawet kilograma węgla i ciepłą wodę będziemy mieli zapewnioną dla mieszkańców Radomia. Także ja to wspieram ich w tym bardzo. A pierwszy temat? Transport, zielony transport, żeby odejść od emisji trucizn, tak? No, od tych pojazdów, które... No nie wiem, rower jest zielonym transportem, prawda? Kiedyś były zamysły, żeby Radom połączyć północ z południem układem szynowym, prawda? Taki tramwaj miał jeździć, czy coś takiego.
zaniechano tego tematu, chociaż faktycznie to byłaby czysty transport, prawda? Ale ja mam na myśli, że niektóre miasta odchodzą. A nie, nie, a to już do tego dojdę. Dojdę do tego i jestem za tym, żeby wspomagać, żeby MPK i przewoźnicy mieli samochody na gaz. Jak najwięcej. I powolutku to się oddzieli, powolutku to się dzieje, bo już kilka mamy. Ostatni ten przetarg, jeżeli chodzi o Michała Brzeskiego, on był paskudny, bo tam nie było zaznaczone w żaden sposób. Jest diesel. To proszę Państwa, muszę wiedzieć, że na poprzednim spotkaniu była taka dyskusja dotycząca, no, oczywiście Zieloni poruszyli to, chcemy zrobić dyskusję panelową na temat OZE, smogu i powietrza nadrodowym. Z tego też względu już od tygodnia na naszej stronie rddradom.pl jest rejestracja danych z dwóch czujników, które mamy w Radomiu. To w Termala nie liczymy, dlatego że on jest bardzo zawodny. Natomiast mamy dwa czujniki dzięki Vivie bodajże, które... Avivie, przepraszam. Avivie. A Viva co to jest? A Viva to są dyskoteka. A dzięki Avivie. Zbieramy te dane, one są w postaci dziś, jutro widoczne, natomiast te dane będą zaprezentowane również w postaci tygodniowej i miesięcznej. Na razie zbieramy drugi tydzień te dane. Ta dyskusja panelowa, która ma być, to no, trochę niespodzianka, ale ogłosimy ją, kto będzie w tej dyskusji z ramienia Zielonych, między innymi, bo będą specjaliści. Chcielibyśmy się zastanowić generalnie, co w Radomiu można zrobić. Bo ten temat, który był poruszany, jeżeli chodzi o autobusy, to faktycznie można byłoby troszeczkę inaczej to rozegrać. Druga sprawa to jest wykorzystanie paneli słonecznych. Tak jak szpital w tej chwili, no są szpitale ogólnie w całej Polsce generalnie rzecz biorąc przodują w tym, można by było w wielu obiektach, bodajże policja też w Radomiu korzysta z paneli, natomiast można by było również skorzystać w troszeczkę inny sposób. Mamy specjalistów od tego, ja akurat też się troszeczkę zajmuję sprawami energoelektroniki, więc wiem jak to działa, wiem jak to funkcjonuje. Więc z góry zapraszam na to spotkanie, proszę śledzić nasze informacje. No, prasa jest nam niezbyt przychylna, bo nam nie informuje o naszych spotkaniach albo informuje dzień wcześniej. Więc to troszeczkę inaczej. Natomiast w internecie jesteśmy. Teraz jeśli można, bo zawsze było tak, że oddawaliśmy głos kobietom naszym, czyli Radomska Inicjatywa Kobieca. Z kobietami to ciężka sprawa. Zawsze to tak? Ja się przedstawię, Karolina Skowron z Radomskiej Inicjatywy Kobiecej. I od razu przejdę może do rzeczy. Chciałam zapytać... Niech pani siedzi, bo mi głupio po prostu. Ja się stawiam, jak stoi na pewno. Tak będzie wygodniej w sumie. Chciałam zapytać, czy ma pan wiedzę, czym jest Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn i czy byłby pan ewentualnym zwolennikiem nad podpisaniem takiego dokumentu, rozpoczęciem prac nad podpisaniem takiego dokumentu przez nasze miasto? To będzie pierwsze. No ale to tak uniknę odpowiedzi. Temat mi liźnięty, szczegółów nie znam i na tym etapie nie chciałbym się wypowiadać. Mówię, nie jestem politykiem jeszcze tego szczebla, że mam to jakieś rozpracowane. Powiedziałem. Natomiast mówię, nie chcę lansować, wychodzić na to, że znam się na wszystkich sprawach, na wszystkich tematach, w związku z tym nie chcę Państwa oszukiwać, twierdząc, że tak, popieram i tak dalej. Nie znam dokładnie tematyki. Temat jest liźnięty, bo on się pojawiał. Jestem ewentualnie skłonny na zgłębienie wiedzy na ten temat. Tak, jeżeli mi Państwo jakieś udostępnicie materiały, najlepiej w formie pisemnej, nie internetowej, to chętnie się zapoznam. Dobrze. Drugim moim pytaniem jest to. Radom cierpi od lat na odpływ młodych ludzi. Ja jako młoda mama wiem między innymi z czym się borykają młode małżeństwa i jest to tak jak Pan wspomniał, brak inwestycji w taką infrastrukturę typu żłobki i tak dalej. No teraz chwała, będzie nowy żłobek. Natomiast chciałam zapytać, jak w stosunku do zeszłego roku wzrosł nakład na dofinansowanie do dopłat na prywatne żłobki z ramienia miasta? Czy wzrósł w ogóle, czy się zmniejszył? To wynika z przeliczenia. Znaczy, no ja tak właśnie robiłam, mniej więcej rzuciłam okiem, ja się na tym nie znam, jestem zwykłym szarym obywatelem miasta, natomiast zauważyłam, że to na sali jest kolega Ryszard Fałek. On odpowiedzialny był za tą branżę. Po prostu te prywatne instytucje prostowne zgłaszają, ilu mają uczniów,
słuchaczy i jest przelicznik po prostu, ile się subwencja jest dzielona. Oni są kontrolowani, sprawdzani, czy faktycznie te dzieci tam uczestniczą. Także tutaj wspieranie, no podejrzewam, że łatwiej. Uważa pan, że jest wystarczająca? To znaczy nie, bo to nie jest tak. Dajemy tyle, ile się należy. Tyle, ile osób zgłoszonych, uczestniczących. Na to przekazujemy środki. Czyli wszyscy mieszkańcy, które się zgłoszą do rady, myślę, że kilka milionów, czy kilkanaście wydajemy. Średni poziom wydatków na ucznia w samorządowych placówkach. Dokładnie. Także tutaj nie ma czegoś takiego, nie możemy odmówić. Nie możemy odmówić, czyli jeżeli zgłaszają, spełniają wymogi, mają finansowanie zapewne. Okej, okay. I trzecie pytanie już takie zupełnie krótkie. Ostatnio dowiedziałyśmy się, że przy Radzie Miasta funkcjonuje coś takiego jak Rada Seniorów. Czy pan by poparł stworzenie takiej rady kobiet? Nie widzę. Czyli ewentualnie możemy liczyć na poparcie takiego. Rady seniorów, żeśmy nawet i przez Radę Miejską tam wybierali. Uniwersytetu trzeciego wieku, którym wspomagam, tam też jest jedna czy dwie osoby. Uważam, że świetne ciało doradcze dla prezydenta. Myślę, że nic by się nie stało, jakby prezydent miał. A zazwyczaj są to mężczyźni, takie ciało kobiece, które mu tam troszeczkę wskazywało, wytykało i domagało się wszędzie. To teraz może ja bym chciała Katarzyna Kołodziejczyk, też z Radomskiej Inicjatywy Kobiecej. I mam takie pytanie właśnie, bo z tego tytułu, że no jestem po części artystką, no nie, rękodzielnikiem. I tak jak w większości miast, no nie, ten rynek jest taką miejscówką, gdzie mogą się prezentować artyści miejscowi i tak dalej. Czy byłaby szansa na stworzenie właśnie takiego naszego rynku, gdzie ale też artyści miejscowi mogliby się promować, mogliby pokazywać swoje prace? Naprawdę, ja działam w tym środowisku już od ponad 20 lat, kształcenie jestem plastykiem. I czy byłoby możliwe właśnie tworzenie właśnie tego rynku takiego artystycznego? No właśnie, bo w pierwszej chwili to myślałem, że chodzi pani o rynek radomski. No my rynku tak naprawdę mamy tylko z nazwy. W rzeczywistości no dokładnie, nie mamy. Nie mamy starego miasta, tak. Gdzie zazwyczaj te inicjatywy, które pani wymieni, są kreowane. U nas tego nie ma. I jeszcze na pewno sporo wody upłynie mlecznej, zanim ten rynek radomski powstanie. Natomiast to, co pani zgłosiła, można wykorzystywać przy różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto. Można by zapraszać tych twórców czy artystów i po prostu, żeby przy okazji tego oni mogli prezentować, sprzedawać przy okazji takiej produkcji. Świetna rzecz, bo to by jeszcze te imprezy po prostu troszeczkę ubarwiło. Są przerwy robione, prawda, występach i tak dalej, przed, po. Kto miałby to robić? Czy bardziej inicjatywa miałaby to być w działu, czy środowiska, czy jakiejś instytucji kultury? Ja myślę, że urząd powinien stwarzać taką możliwość, zapraszać, natomiast środowisko musiało być na tyle zintegrowane, że byłoby w stanie zapewnić coś. Dokładnie, bo wiem, Bresusza organizuje co roku. Tak, tak. Której zresztą zawsze bierze czynny udział, jestem zapraszana. Także obrazy, rękodzieło, różnego rodzaju rzeźby i tak dalej. Świetna rzecz. A nie stać tych artystów na to, żeby mieć własny sklep. W Radomiu nie ma galerii, że tak powiem, z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym to byłaby okazja, możliwość promowania. I drugie moje pytanie, to też może trochę wynika z tego, że mówimy, ja Radom Janką jestem 11 pokolenie, ale wprowadziłam się 5 lat temu do poza Radą, pod Radą. I czy bierze pan pod uwagę stworzenia czy takiego porozumienia z gminami ościennymi na stworzenie bezpiecznych ścieżek rowerowych? Zanim pani, nie chciałem przerywać, powiedziałem już tak. Radą powinien z jednią mieć połączenie. Znaczy ja mówię, jak mieszkam w Gminie Kowala, no nie? Ale z jednią już do tej pory nie mieć takie połączenie. To jest no idealna rzecz po prostu, możliwość tego aktywnego wypoczynku mówiliśmy z ciekawymi gminami. Bo powstaje ścieżka ze Skaryszewem, prawda? Znalazły się pieniądze. Natomiast Skaryszew dla mnie może nie jest takim ciekawym miejscem, ale jednia miejscem wypoczynku super. Kowali, powiem szczerze, nie znam za bardzo. Czy ma jakieś atrakcje, które mogłaby Radomianom zaoferować, żeby przyjeżdżać rowerami tam? Znaczy, no, tam trochę takich terenów fajnych jest i można by było na pewno, tylko mówię. Ustalić hierarchię ważności i realizować. Mówię, bardzo chętnie bym nawet wydojeżdżała po prostu rowerami.
partnerem do Radomia. To ja pociągnę ten temat szerzej. Jak widzi Pan współpracę Radomia jako centrum regionu z mniejszymi gminami dookoła? Mam na myśli komunikację, chodzi o edukację, Radom jako centrum kultury dla całego regionu, bo Radom przez ostatnie lata stracił bardzo mocno na pozycji lidera, jeśli chodzi o ten subregion nasz. Wie Pan, że tych środków unijnych jest trochę mniej. Przepraszam, i te środki są coraz trudniejsze do uzyskiwania. Ale najłatwiej je będzie uzyskiwać na inwestycje o charakterze więc poza lokalnym. I te tematy, które Pan wymieniał, to według mnie łatwiej będzie otrzymać środki, jeżeli dogadamy się w kilka gmin i będziemy lansować i wspierać o charakterze regionalnym. Nie lokalnym, ale inwestycje o charakterze regionalnym. Czy takie działania były już podejmowane? No ja niestety... Ale przecież taki dokument stworzyło. Tak, ale mnie chodzi, tu chodzi myślę Panu o to, że czy w praktyce żeśmy coś takiego lansowali, czy złożyliśmy wspólny wniosek. Ja sobie nie przypominam, żeby do tej pory taki dokument wniosek. Ale to dokument, a tu chodzi Pan o konkretne, czy jakieś przedsięwzięcie było lansowane, o które staraliśmy się, dostaliśmy bądź nie dostali pieniędzy. Nie było do tej pory. To musiałoby być podpisane, założone właśnie, jakieś... I właśnie w tym zazwyczaj jest problem, że na dokumentach się kończy. Podmiot gospodarczy, jakieś stowarzyszenie założone, międzygminne, bo to... Nie może jedna czy druga gmina finansować. Oczywiście zadań innych gmin, to jest rzecz jasna. Ale takiego porozumienia póki co, takiego, że Radom stał się centrum aglomeracji, tak to nazwijmy. Ale nawet tą ścieżką, o której mówiliśmy, to też powinno być porozumienie przynajmniej dwóch gmin. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Państwo mają pytania. Piątek Jerzy. Niech pan siada. No dobrze. Reszta też bywa. Dwa pytania. Gdyby Pan był prezydentem, to co by Pan zrobił, żeby radomianie nie uciekali poza Radom, a jeszcze lepiej, żeby z Polski ludzie chcieli się osiedlać w Radomiu? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jeżeli Pan nie ma takiego pomysłu, to czy wśród swoich kolegów radnych zna Pan kogoś, kto ma taki pomysł? Ja nie zacznę od końca. Ja nie słyszałem kogoś, który by miał pomysł i lansował taki pomysł. Natomiast tu kilka elementów musi współgrać, żeby to się stało, o czym Pan mówi. Pierwsza, najważniejsza, praca. Praca jest bardzo ważna, ale sama praca nie wystarczy, bo nie może być tak, że człowiek pracuje całe życie od świtu do nocy. Oprócz pracy musi być czas na wypoczynek, o tych tematach, które mówiłem, między innymi o tym centrum takim wypoczynku Borki. W Warszawie bulwary nad Wisłą, powstają inne rzeczy, druga sprawa. I trzecia, kultura i rozrywka. Czyli to nie może być tak, że czekamy tylko na sobotę bądź niedzielę, żeby była możliwość pójścia na jakąś ciekawą imprezę. Po prostu tych imprez musi być na tyle dużo, żebym ja po prostu potrafił ten swój czas wolny mógł zagospodarować, przy okazji intelektualnie odpocząć. I różnorodność, dokładnie. To nie może być tylko, że mamy drużynę piłki nożnej i tylko wszyscy chodzimy na piłkę nożną. Nie, nie. Bo nie wszyscy są fanatykami. A czy jest szansa na to, żeby do Radomia ludzie przyjeżdżali za pracą? Ale przyjeżdżają, tylko z okolic Radomia. Z najbliższych okolic, bo ja... Dlaczego to mówię? Dlatego, że my zbudujemy rocznie około 100 mieszkań, sprzedajemy. I myślę, że jest jakiś przegląd, nie? Ile osób z Radomia kupuje te mieszkania, a ile z okolic Radomia, spoza. 1/3 mieszkań z tych 100, które budujemy rocznie, to są osoby, które kupują spoza Radomia. Czyli, żeby kupić w Radomiu, no to z czymś się to wiąże. Nie kupują po to, żeby biznes zrobić, bo w Radomiu dużego biznesu się na mieszkaniach nie zrobi. Robią niektórzy. No robią, ale to nie jest ten biznes, co w Warszawie można zrobić, prawda, na kupnie mieszkania. Także jest jakiś lekki trend, ale no jest i w drugą stronę. Mój syn niestety jeździ do zwolenia do pracy, prawda, w drugą stronę działania. Ale nie chciałem wiem, ale usłyszeć to odpowiedź na takie pytanie, pan, czy my jako Radom mamy szansę na cokolwiek innego, co było kiedyś. Kiedyś był Radoskór, zakłady metalowe, RWT i tak dalej, i tak dalej. Teraz tego już nie będzie, dlatego że
przegrywamy konkurencję z Chinami, tak? Czy mamy szansę... Nie, to słowo mamy, przecież mamy Trendgas, mamy Dur, mamy IT. Nie, więc, ale to nie jest ta skala, czy mamy szansę na to, żeby, żeby zaistnieć na mapie Polski jako taki mały region, który potrzebuje specjalistów, który chętnie przyjmie ludzi do pracy i do mieszkania, bo ja na razie nie słyszałem. Ja panu powiem, w małej skali to jest to, co pan wymienia. Na pewno nie ma żadnych szans powrotu do zakładów metalowych z 15 tysiącami pracowników, Radoskuru 10 tysięcy, RWTS 8 tysięcy i tak dalej. Powiem tak, w Radomiu popełniono olbrzymie błędy. Wcale te zakłady nie musiały paść zupełnie. To, że powinny zwolnić 2/3 pracowników, okej, ale nie musiały paść. Ta zmiana polityczna była tragiczna dla Radomia. Posady przejęli ludzie, którzy nie mieli pojęcia po prostu, jak uratować te zakłady. To były osoby z nadań związków zawodowych, z nadań politycznych i tak dalej. Nie potrafiły, pozrywano kontakty, które te zakłady miały z zagranicą, tych relacji nie było, do tego prawda przeszła rozliczenia na rozliczenia dolarowe i tak dalej. Nikt nad tym nie panował i to wszystko padło. W moim odczuciu można było część tych zakładów uratować, ale w obecnych czasach nie ma już szans na takie zakłady. Dla mnie, ja się cieszę, jak powstaje w mieście zakład 200-300 osób, bo przy obecnym poziomie automatyzacji, mechanizacji to już jest całkiem spory zakład. Już naprawdę. A co do prezydenta, ale ja dokończę, co do prezydenta może zrobić? Rola prezydenta jest stworzyć taki zasób gminy, chodzi mi o tereny, takie uzbroić w to, co może, wybudować drogi i ustalić podatki na tym poziomie i ulgi, żeby ten inwestor nie poszedł budować swojego zakładu do Warszawy, tylko żeby przyszedł do Radomia. A ten właściciel, żeby tu się osiedlił w Radomiu i żeby mu zapewnić ten, te rzeczy, o których mówiliśmy. I na to czekamy jako mieszkańcy. Ostatnie pytanie. Czy gdyby Radom zaistniał na mapie Polski jako najbardziej bezpieczne miasto w Polsce? Nie potrzebujemy chyba nakładów za wielkich. Mamy policję i to wojewódzką. Dokładnie. I jako najczystsze powietrze, najczystsze miasto w Polsce. Byłaby szansa na to, żeby ludzie przyjeżdżali tutaj mieszkać? Samo najczystsze powietrze, to myślę, że byłoby za mało. Musielibyśmy wszystkie te elementy, które wcześniej wymienialiśmy, spełnić. Ta oferta musi być pełna. Radom faktycznie, nie wiem czy Państwo w większości, no część na pewno wie, Radom jest w Kotlinie, Dołku. Nie? Wydaje nam się, że nie. Radom jest w Dołku, dlatego ten smog nam po prostu grozi. Wyłóżmy tych milionów złotych parę. Ja Państwu powiem o taką sprawę polityczną, to nie chodzi mi o politykę, żebym robił. My mieliśmy, mamy pełne rozeznanie, znaczy dobry urząd ma Wydział Ochrony Środowiska rozeznanie odnośnie pieców. Mieliśmy obiecane z Funduszu Ochrony Środowiska 3 lata temu pieniądze na likwidację pieców. Jak nastąpiła zmiana władzy, te pieniądze poszły, ale gdzie indziej. Radom nie dostał tych pieniędzy. I teraz z budżetu miasta wydajemy 1,2 milion na dopłacamy ludziom do likwidacji. Ale bez względu na to, jeżeli nie dostaniemy pieniędzy, trzeba w tym kierunku iść. Tych pieców musi być coraz mniej w Radomiu dymiących. I druga sprawa, Straż Miejska musi naprawdę wziąć po części tą odpowiedzialność za kontrolę tych umów na wywóz śmieci, spalania są umowy, chodzi mi o działalność gospodarczą, nie o mieszkania, bo mieszkania to z mocy prawa każdy musi płacić i śmieci oddaje, tylko chodzi mi o działalności gospodarcze, że to jest później często palone. Także można wiele poprawić w tej materii. I tutaj pytanie od Pani. Jesteśmy przy temacie naszego zdrowia, naszych potrzeb. Tak, najważniejsza rzecz to nasze zdrowie. I tu powiedział Pan o, powiedzmy, właśnie środkach, które musimy przekazać, na przykład na wymianę pieców. Prawdopodobnie nie są to jakieś strasznie wielkie pieniądze, jeżeli chodzi o potrzeby. Czy nie uważa Pan, że 900 tysięcy na prawdopodobnie niszowy film to jest w tym momencie wyrzucenie pieniędzy? No uważam, że mamy ważniejsze potrzeby. Czy jeśli mogę zadać pytanie? Zmowa milczenia nastała. Spodziewałem się, że Pan zada to pytanie, ale nie padło. O lotnisko.
To jest, ja po prostu tego tematu powiedzmy nie mogę. Zróbmy w ten sposób. Czy uważa pan, że lotnisko powinno być w dalszym ciągu, tak jak w tej postaci istnieje, czy podpisze kontrakt nieistotne, to jest jakby sprawa wtórna, czy powinno być to poddane pod referendum mieszkańcom, żeby mieszkańcy zadecydowali? Dawno to powinno być zrobione. Czyli referendum. Dawno to powinno być zrobione. Ale odpowiem panu na te dwa pytania. W obecnej formie, jeżeli PLL LOT tego nie przejmie, to lotnisko powinno być wygaszone. Dlatego, że, proszę państwa, gdzie tu jest logika ekonomiczna? Przede wszystkim to ustawa samorządowa to nam zabrania prowadzenia czegoś takiego. I pierwsze założenie, jeszcze ja mam pierwsze porozumienie gminy miasta Radomia za prezydenta Włodarczyka, wiceprezydentem był Józef Mita z naszego stowarzyszenia i on podpisał to porozumienie z PLL LOT-em. Oni mieli współfinansować i przejąć to. Tylko później nastąpiła zmiana władzy, poszło to do kosza, poszło z budżetu gminy. Wydaliśmy na to w sumie, jak oddamy te pieniądze, to są w obligacjach, to około 170-180 milionów złotych. Wyobraźcie sobie państwo, jakbyśmy 170 milionów złotych złożyli w centrum Radomia. Nie mielibyśmy dziurawych jezdni, dziurawych chodników, super oświetlony temat. A ile z państwo latało tymi samolotami? Ręka do góry. Jedna. Ja też leciałam. Dwie osoby. Jest. Ale sama była dwie w samym samolocie. Proszę państwa, na wasz lot miasto 170 milionów złotych wydało. Do każdego pasażera, który odlatuje stąd, dokłada się 2-3 tysiące złotych. Bo to nie to, że oni zarabiają. Płaci im spółka tym samolotom za to, że one tu przylatują. Za puste miejsca. Za puste miejsca miasto musi im zapłacić. Nieporozumienie. W związku z tym, jeżeli mam mieć w takim kształcie, to lepiej zamknąć. Ale jeżeli PLL LOT przejmie, to ja się w Radiu Rekord zadeklarowałem, że na jakiś cel, nawet charytatywny, 1000 złotych swojej kieszeni dołożę, żeby to po prostu... To nasze stowarzyszenie. Co prawda, proszę państwa, PLL LOT jak przejmie, to też musi wygospodarować te pieniądze na utrzymanie tego. Ale przynajmniej nie obciąży nas to bezpośrednio. Jako mieszkańca. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos bezpieczeństwa. To może nie jest bezpośrednio tak. Pana, ale może Pan coś poradzi mnie jako mieszkańcy miasta. Interesuje mnie bezpieczeństwo na odcinku ulicy Jana Pawła. Co by mi Pan poradził, jak powinnam, gdzie powinnam złożyć pismo, bo podejrzewam, że muszę dostać w formie pisania. Wyjazd z ulicy Sandomierskiej jest olbrzymim zagrożeniem. Tam nie ma prawdopodobnie tygodnia, a na pewno miesiąca. Sama uniknęłam tam 3 razy policji. Jedna, akurat wtedy syn prowadził, na szczęście nic się nie stało, skończyło się otarciem. Co powinnam zrobić, bo tam nagminnie wymuszają pierwszeństwo ludzie wyjeżdżający z ulicy Sandomierskiej. No, obydwie ulicy, Sandomierska i Jana Pawła, są ulicami gminnymi. Czyli zarządcą miejsc miejskich, zarząd ruchu i komunikacji. Tutaj dobrze, żeby pani pomogła spółdzielnia mieszkaniowa, trochę się zaangażowała, bądź swoim autorytetem jako instytucja, bądź powinna pomóc zebrać podpisy i z taką petycją trochę ponaciskać MZDiK, zaproponować nawet jakieś rozwiązania, oni niech to rozważą, czy jest możliwe do zastosowania i tylko ta instytucja, oczywiście nadzór nad MZDiK ma prezydent miasta Radomia, czyli jeżeli oni by nie reagowali, to wtedy atakować prezydenta. To jest jeszcze jeden problem. Ja wiem, się ta, to nie jest bezpośrednio do pana. Ja pamiętam, ta droga jest tam tak dziwnie zaprojektowania pokręcona. Problem oczywiście jest to nasze cwaniactwo, no, no. Jeżeli nie zmienimy swoich charakterów, to Święty Boże nie pomoże. Z ulicy Wyścigowej w lewą stronę kierowcy sobie wyjeżdżają, gdzie jest nakaz wyjazdu. No właśnie, no. Rzadko tam jeżdżę, ale nie ale ja jeżdżę tam bardzo często, no, więc mówię, to jest bardzo newralgiczny odcinek. Gdzie ta policja? A jakby policja stanęła tam kilka razy gdzieś za rogiem i wlepiła porządne mandaty, to myślę, że oduczyłaby to. No właśnie, to teraz może, a propos policji, skoro pan o niej wspomniał. Ale na policję nadzór specjalnie mi nie mamy niestety jako samorząd. No właśnie, bo ja niestety mam wątpliwą przyjemność mieszkać przy skrzyżowaniu Wernera i Mireckiego. No. Kolejny zabity przechodzień. Na przejściu dla pieszych, tak jest. Podświetlane punkty świetlne dla przejściu, wszystko. Drzewa wycinają tam, żeby przerabiać to, także. To nic nie pomoże. Nic
nie da. Prędkość. Będziemy mieć prędkość. Dwa razy więcej trupów, bo ja chodzę tamtędy codziennie i doskonale widzę, jak się zachowują kierowcy. Tam się zaczyna pęd od Roda Kotlarza i kończy się przy 11 listopada. Tam 80-90 naleczników, tak jest, to każdy się tam jeździ. Wczoraj świadkiem na przejściu stoję, przy przejściu, bo czekam. Pan, co dobrze czerwone światło. Jedziemy, oczywiście. Nie będą teraz. Dwa pasy do jazdy na wprost. Nie są w stanie wyhamować nawet na światłach i na czerwonych wjeżdżają, bo tak się rozpędzają. Krzysztof, tak? Krzysztof Kodziecie. Ja mam takie pytanie, bo hasłem miasta jest Radom siła w precyzji, tak? Czy uważa pan, że to hasło jest adekwatne do tego, co Radom ma do... Ale jeszcze jest? Funkcjonuje? Jest. I uważa pan, że inwestycje, które pojawiają się w Radomiu, odpowiadają temu hasłu? Czy na przykład te najlepsze tereny na Woźnikach, gdzie powstały centra spedycyjne, nie powinny być przeznaczone na inwestycje zgodne z hasłem? Czyli coś, gdzie będzie pojawił się produkt innowacyjny, high-tech i tak dalej. Mamy uniwersytet, który... Jaki jest, taki jest. Ale jest. Gdyby pojawiły się firmy innowacyjne o wysokim zaawansowaniu technologicznym, wydziały techniczne mogłyby się podnieść, młodzi ludzie nie wyjeżdżaliby z Radomia do Warszawy, Łodzi, Kielc, Lublina i wszędzie indziej po to, żeby studiować. Bo jeżeli wyjadą na studia, oni już tu nie wrócą. 3-4 lata w innym mieście, to jest wyrwanie ze środowiska. I pytanie jest takie, czy uważa pan, że inwestycje, które się pojawiają w Radomiu, to są takie inwestycje, które przyciągną młodzież i odpowiadają potrzeby, bo... Najpierw panu odpowiem, czy odpowiadają hasłu. Na pewno nie są adekwatne do tego hasła. Zawsze uważałem, że to jest hasło na siłę naciągane, ta siła precyzja. Zapłaciliśmy za to firmie kilkaset tysięcy złotych, wylansowało takie hasło. Nie wiem, na czym się oparła. Hasło jest, inwestycji nie ma, firm o takim charakterze jest bardzo mało. Niestety. Nie jest to według mnie trafione hasło, ale ono już jest. W tej chwili zmieniać go. Pamiętacie pierwsze państwo hasło takie... Ja tam tu chcę mieszkać. Takie koślawe domki, takie muminków i tak dalej, nie? Coś takiego. No, nieporozumienie to było. Myśleliśmy, że to drugie będzie lepsze, wyszło na wyrost trochę, bo niewiele mamy w tej materii do pokazania, do powiedzenia. Tylko jest pytanie, no co dalej? Co zaniechać to i tworzyć kolejne w tej chwili? Kwestia jest taka, że w Radomiu są firmy, które odpowiadają temu hasłu, tylko one nie są odpowiednio wyeksponowane. I teraz pytanie jeszcze takie, że tego. Ale pan, mało jest tej. Ale gdyby pan miał na zewnątrz pochwalić Radom za jakiś produkt, na chwilę obecną, jaki produkt kojarzy się panu z Radomiem? Tak, z Radomiem bezpośrednio. Spółdzielnia mieszkaniowa. Zgodny z hasłem miasta. Radom siła precyzji. ITM można pociągnąć. CCC. GGG. Przepraszam, GGG. Dirbol. Mi zaraz. Fabryka broni. No można pociągnąć. No nie jest tego za wiele. Ale produkujemy między innymi, nie wiem, czy państwo wiecie. Gdyby dostatku miasto wskazywało, że w Radomiu są firmy innowacyjne, bo te, które pan wymienił, akurat są, prawda? Że one zapewniają dobrą pracę, stabilną. Ba, nawet poszukują pracy. Poszukują ludzi, prawda? To na pewno byłoby dobrze widziane. Zatrzymałoby... tabako, maszynerie ogłaszają się od dłuższego czasu, nie mogą inżynierów nawet. Nie, bo ja z nimi współpracuję. I powiem tak, gdyby Radom pokazać jako miasto, gdzie się daje żyć, Radom się zmienił w ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo na plus. Można powiedzieć, że kultura idzie do przodu, jest gdzie pójść, można spędzić miło czas w restauracjach, w knajpkach, jest tego bardzo dużo. Tak, prawda? Także jest bardzo dużo zmian. Jedyne, czego ludziom młodym brakuje, to pracy, ale właśnie takiej na odpowiednim poziomie. Nie za 2100 zł. W Biedronce na kasie. Tak jest. Poza tym kwestia jest taka, że branża high-tech wymaga też wyższych predyspozycji, więc chce być lepiej wynagradzana. W tej chwili w Lidlu 3,5 tysiąca brutto, tak? Studenci kończą studia, oczekują o wiele więcej. I to jest właśnie ta sprawa, że musimy pokazać, że Radom to jest miasto, w którym się da żyć, że pensja w Radomiu na poziomie powiedzmy 3,5 tysiąca, ja już obniżam to, bo kiedyś powiedziałem więcej, to mnie zjedli, że tyle nikt nie zarabia. Ale średnia w Radomiu dziś jest na poziomie 3600 zł. Średnia radomska. No to powiedzmy, że 3600, a powiedzmy 5 czy 6 tysięcy w Warszawie,
To są porównywane więcej, bo ostatnio podawana ogólnopolska 4900 czy 5000 dochodzi. Tak, ale to kwestia jest taka, że mniejsze pieniądze w Radomiu to odpowiadają większym pieniądzom zarobionym w Warszawie, prawda? Tylko że koszty utrzymania czasami nie ma. Także można wskazywać właśnie to, że Radom to jest miejsce do życia. Tu się da żyć, tu jest przyszłość. Ale tą sferę, o której wcześniej też już mówili, tą kulturalną, rekreacyjną też trzeba zapewnić, bo w Warszawie ten wybór, dlaczego ci młodzi zostają? Jedno praca, lepsza pensja, ale również to, co miasto im w stanie jest zaoferować. Prawda? Tą gamę tych imprez różnego rodzaju. Radom już w tym kierunku zrobił kilka kroków. Ja też potwierdzam, zgadzam się z panem. Powolutku się posuwamy w tym kierunku. Kierunek jest dobry, no. Tylko trzeba. Ja to Szwegier, Radomianie razem. Mówił pan tutaj o rozwoju miasta, o rozwoju Radomia, wspomniał pan o podatkach, o terenach. Mogę? O terenach inwestycyjnych. Ja myślę, że to jest za mało, żeby rozwijać miasto intensywnie. Myślę, że tutaj jest potrzebny kapitał z zewnątrz, czy dobre relacje z władzą centralną. Bo tam są dzielone, nie wiem, środki, pieniądze, można przenieść instytucje z Warszawy, na przykład do Radomia, nie jest tak daleko przecież. Układ komunikacyjny mamy coraz lepszy. Jak to pogodzić, skoro tutaj mamy prezydenta z Platformy, rządzących z PiS-u, nie tak dawno było zupełnie odwrotnie. Ma pan jakiś pomysł na to, jak to zrobić, bo ostatnio mamy chyba pecha co do tego układu. Pytanie może jest tendencyjne. Bezpartyjny Radom. Proszę Państwa, dopóki będziemy cały układ władzy opierać na partiach politycznych, na to, że dajemy swoim, a innym nie dajemy, to jest chory system. Chory, państwo zdrowe to jest państwo, które ma przejrzyste zasady, które daje tym, którzy mają pomysły, dobre przedsięwzięcia, które dobre projekty składają, i minister w Warszawie nie patrzy, czy ten prezydent to ma zabarwienie zielone, czerwone, czy brunatne jakieś, tylko jest dobry pomysł i trzeba właśnie... Ale wiemy dokładnie, że tak nie jest. Dokładnie jest nadwrotnie. No ale no to mamy chwalić chory układ. No dobrze, to inaczej. Panie Kazimierzu, ja zadam inne pytanie. Pan jako radny. Ale druga sprawa to jest, żeby dokończyć, no cóż, prezydent musi być na tyle elastyczny, że musi się umieć dogadać ze wszystkimi w Warszawie, bez względu na to, z jakiej partii są. Nawet na bazie tego doświadczenia najlepiej radnego... bezpartyjnemu prezydentowi. Szczególnie, że mamy też, że mamy w tej chwili przełożenie niesamowite. No dobrze, pan Suski... ale mamy nadzieję, liczymy na mądrość Radomia, że wybiorą bezpartyjnego prezydenta kolejnego. No to proszę powiedzieć, panie radny, jak pan się dogadza? Prezydent, przepraszam, prezydent nie jest ani partyjny, ani bezpartyjny, tylko albo dobry, albo zły. Tak, ale szyld, jest niestety z komitetu wyborczych startuje szyldu. Najczęściej politycznych. Ale to nie jest istotne, czy zaraz przedstawiciele partii politycznych udzielimy głos. A Stany Zjednoczone jak jest? Jak jedna partia, to druga. No i co? Funkcjonuje jakoś państwo, myślę, jeszcze kilka państw. Ale jakie są w miarę porządne. Ale mówiliśmy o ideologiczne. Ja teraz pragmatycznie. Pan jako radny, ma pan kolegę radnego kilka stanowisk dalej, ministra w Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego, człowieka bardzo wpływowego w tej chwili. Co pan w ciągu tych 4 lat był w stanie załatwić z nim? No bo jeżeli zakładamy, że da się dogadać bezpartyjny prezydent z partyjnymi politykami na górze, no to tak samo sądzę i radny byłby w stanie się dogadać. A co panu udało się uzyskać w takim rozumieniu? Ale moc sprawcza radnego jest na poziomie zero, bo to prezydent może prowadzić takie rozmowy. No tak, ale są ja mogę sobie z Kubą Kowalskim pogadać na różne na tematy. No, ale może pan go przekonać, powiedzieć: Kuba, słuchaj, no Radek jest jaki jest, ale to trzeba poprzeć, to trzeba zrobić. No ale on tego nie zrobił, bo akurat jest prezydent z innej opcji. Nie, ale to siła sprawcza radnego musiałby mieć jakieś upoważnienie przez prezydenta do prowadzenia takich rozmów, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, pan Kowalski jest
pracownikiem administracyjnym, że tak powiem. On tam ranga jego jest dość wysoka, ale on jest pracownikiem. To czemu z nim, a nie lepiej z posłami, którzy bezpośrednio mają wpływ? No dobrze, no to tak podałem po prostu, bo najbliżej jest, że tak powiem, ale kolega... A on sam nie powinien się posuwać, ale chyba nie tak jest. Czemu on sam dobrze, oczywiście, bo jeżeli jest argument pada taki, że ludzie z różnych partii nie są w stanie się dogadać, no to może pan jako ten radny bezpartyjny jest... w stanie lepiej dogadać. Tak, jak będę prezydentem, to będę się dogadywał. Chciałam tutaj powiedzieć, właściwie panu odpowiedzieć, że tego bliskość Warszawy nam Radomiowi nie służy. Nie pomogła. Nie to, że nie pomogła teraz, od dziesiątku lat. No. Od dziesiątek lat. Bo zawsze Warszawa wysysała najzdolniejszych ludzi z Radomia. Dalej tak będzie robić. To było jak od dzieciństwa pamiętam, jak miałam w rodzinie dorosłych, studiowali. I ci najzdolniejsi, którzy byli zwolnieni ze stażu, które były obowiązkowe, bo był taki wybitny, gdzie został, w Warszawie został. To zjawisko dotyczy nie tylko Radomia, ale dotyczy tak. innych miast. Jest to dokładnie a to druga samo. Rzecz, jak pan mówi o tych imprezach, żeby więcej było. Ci, co są w Warszawie, to oni rzadziej bywają często w teatrze, niż ktoś z Radomia jeździ. Nie mają czasu. Oglądają miasto przez okno, przez szybkę samochodu, tramwaju czy autobusu. Ale czują się za ale to, czy oni... Tylko świadomość, że może iść, ale nie idzie, bo nie ma kiedy. Radomiacy jest. To, czy pójdą, to już jest decyzja indywidualna każdej osoby, ale mają taką możliwość. Bo trudno oczekiwać, że Warszawa, która mówi się, że ma ponad 2 miliony osób, wszyscy pójdą do Teatru Roma, załóżmy, prawda? Nie ma takiej możliwości. Tam są zapisy pół roku czy rok czasu. Ale są takie instytucje, które dają im takie poczucie i możliwość. To, że ludzie nie korzystają w Radomiu, mamy podobne zjawisko. Ja byłem na wielu imprezach, gdzie aż dziwiłem się, że pół sali no, puste. No. Tak, bo w Radomiu od roku 80 czy trochę później bardzo dużo przybyło imprez. To znaczy są koncerty, jest dobry. Z zupełności się zgadzam. My rozdajemy zaproszenia pracownikom. To jest troszeczkę przez Straż Pożarną organizowany jest taki festyn. Występy różnych dobrych artystów, między innymi Demono w ubiegłym roku występowało, to jest miesiąc luty. Rozdaliśmy pracownikom kilkanaście biletów. No i ja mówię, pójdę, bo lubię ten zespół. No i weszliśmy na salę, napełniona może w 30% i szukałem tych swoich pracowników, tylko jedna koleżanka była. A rozdaliśmy 15 darmowych biletów. Dobry, naprawdę zespół. W tym roku jest podobna sytuacja, mamy 10 biletów, ale powiedziałem, dajcie tylko tym, którzy zagwarantują, że pójdą, bo ja pójdę na ten koncert. To już wszyscy pójdą. Bo jeżeli dajemy pieniądze na... Są takie imprezy miejskie i takie przedstawienia, że radni nie dostają zaproszeń. To może radny uczestnik potwierdzić. Tam jeszcze jakaś jedna i ostatnie pytania bym prosił. Proszę państwa, no tak się składa, że byłam pracownikiem Ministerstwa Finansów i pracowałam nad budżetem państwa. I jak słyszę o dogadywaniu się, to mnie przeraża strach. Dokładnie. Dla ministra finansów nigdy nie liczyło się to, z jakiej opcji politycznej jest dany wojewoda czy prezydent, tylko liczyło się zrównoważenie budżetu. I to jest rzecz najważniejsza. I pani powiedziała prawdę, poparła mnie to, co mówiłem. Ja mam takie pytanie i na pewno pan odpowiedź zna na 100% z racji swojej pracy jako prezes spółdzielni. Z tego co wiem, to dużo Radomian cierpi z tego tytułu, że ludzie nie płacą czynszów. Rok temu, dwa lata temu podobno zadłużenie mieszkańców sięgało 30 milionów złotych. To jest. Ale których mieszkańców? Spółdzielni mieszkaniowych wszystkich w Radomiu. Podejrzewam, że mogą być. Czy pan ma problem u siebie w spółdzielni z tym też? Mam, tylko to zadłużenie w skali mojej spółdzielni to jest na poziomie około 3 milionów 300 tysięcy złotych. Nie jest to duża skala, czyli to się przekłada gdzieś na 2-2,5 miesiąca, jakby wszyscy mieszkańcy nie płacili. Ale my jesteśmy dość mocno finansowo spółdzielnią,
i dla nas nie stanowi to żadnego problemu, bo my mamy co roku wynik finansowy na poziomie około miliona na plusie, także... Tak czy owak, jest to zadłużenie i gdyby te pieniądze były, to by były lepsze warunki dla mieszkańców. Co miasto robi w tym kierunku, żeby powstały bloki socjalne i żeby spróbować wyegzekwować te pieniądze? Panu za mało. Nie co robi, tylko za mało robi. A za mało robi. Za mało robi. Bo my dostajemy od czasu do czasu lokale socjalne, bo lokale socjalne to nie to, żeby wybudować nowe, ładne budynki, bo te osoby, które nie płacą, zniszczą jedno i w prezencie dostaną drugie ładne mieszkania. Lokale socjalne to powinny być lokale z minimum. Woda zimna, energia elektryczna, jakaś forma ogrzewania, ale najlepiej, żeby płacił za to ogrzewanie. Że jeżeli tam nie będzie płacił, to mu odetną te wszystkie elementy. A w spółdzielni on może nie płacić, a ja mu nie mogę odciąć wody, bo jest zbiorczy system. Centralnego nie mogę odciąć, ciepłej wody nie mogę odciąć. Na energię elektryczną nie ma wpływu, bo ma umowę bezpośrednią. Taka sytuacja trwa już bardzo, bardzo, bardzo długo. Duży, największy problem jest Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak pamiętam, i chyba Ustronie. To te duże spółdzielnie mieszkaniowe. To już ostatnie pytanie. Ale radzimy sobie. Ja panu powiem, nie ma to wpływ na to, że z tego tytułu mieszkańcy mają pogorszone warunki. Przynajmniej w moim spółdzielni. My sobie radzimy, mamy pieniądze, prowadzimy inwestycje, w związku z tym tutaj, w tej materii to akurat nie odczuwa. Ja jako mieszkaniec nie chciałbym finansować kogoś już. Ma pan rację, zgadza się. Dlatego bezwzględnie przejdźmy dalej, bo będzie możliwość, żeby w kuluarach zadawać trzy ostatnie pytania zatem. Mam pan takie pytanie, bo powiedział pan, że gdyby radni nie byli partyjni, że powiedzmy nie rozliczają się z nami, na pewno to, co nam dolega, to jeszcze nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i co powiedzmy raczkujemy, jak mówić, uczymy się, jest nas coraz więcej. Jaką pan ma dla nas radę? Jak wpłynąć? Co my możemy zrobić, żeby jednak radni dobrze się zastanowili, czy chcą na pewno następną kadencję dla nas pracować? No, po każdej kadencji rozliczać. Czyli? W następnych wyborach, jeżeli odpadnie, nie głosować na nich. Innego, wie pani, wpływu nie ma pani. To jest jedyna możliwość, gdzie pani może wyciągnąć konsekwencje. Bo innych to nie, no co, pójdzie pani w formie protestu. Ale tak, my nie mamy siedzib, prawda, no nie, na Radę Miejską może pani przyjść, wyrazić pani negatywną, poprosić o głos, wyrazić negatywną opinię o tym radnym, media poprosić, do mediów się poskarżyć, ale największą karą dla radnego to jest nie zagłosować później w wyborach na niego. Proszę państwa, się to, o czym rozmawialiśmy, że będziemy prowadzili monitoring radnych od tej kadencji, a tej wyborów, i będziemy punkty, plusy i minusy dawać na koniec kadencji, będziemy wiedzieli. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Tak, jeszcze jedno pytanie. Ja tak właśnie z tych spraw kobiecych też tutaj nie zmiany z naszymi postulatami. Jakiś czas temu złożyłyśmy do pana prezydenta taki wniosek z podpisami, z jedną z partii złożyłyśmy o dofinansowanie do lekcji z wychowania seksualnego, takiego dopasowanego do wieku dziecka. Czy oczywiście zostało odrzucone, czy by pan poparł taki wniosek? Nie znam w ogóle, przepraszam, nie znam tematu, nie słyszałem o czymś takim. Dobrze jest, jeżeli wnioski składane są do prezydenta, to w kopii, jeżeli są składane do Rady Miejskiej, bo wtedy jako radni dostajemy, możemy się zapoznać i możemy ewentualnie mieć swoje zdanie w tej materii. Natomiast branży oświatowej nie chciałbym tu zabierać jakiegoś stanowiska, dlatego że to wynika z jakichś odgórnych. Czy pozwolę sobie panu przerwać, nie jest to do końca prawda, ponieważ projekty tego typu są przeprowadzone na przykład w Łodzi w tej chwili. Okay. Tak, bo to było w Łodzi, ale... Gdańsku, też, tak. To nie jest tak, że narzuca Ministerstwo Edukacji, tylko jest to również w gestii miasta, takie samo jak prowadzimy różne programy pilotażowe dotyczące, no nie wiem, alkoholizmu, dokładnie. To jest bezpośrednio przez edukację jako ministerstwo, to może też przez Radę to przejść. Zacząłem to właśnie mówić. Nie znam dokładnie materii. Jeżeli jest to dopuszczalne, należało to rozważyć. Natomiast wiem, że podstawowe ten wymogi to wynikają z zaleceń z podstawy edukacyjnej, prawda? A jeżeli można rozszerzać
tą podstawę edukacyjną o kolejne tematy, no to jest wiceprezydent odpowiedzialny za oświatę i on powinien do tego się ustosunkować. Ja mówię, nie jest to mi materia, nie jestem nauczycielem, nie znam tej branży za bardzo. Nie oczekujcie Państwo, że... A ja chciałabym pozwolić sobie na odrobinę prywaty, już nie związane ze sprawami kobiet, ale chciałam się zapytać, czym się Państwo kierują, ustalając wielkość podatku od nieruchomości? Lokalów użytkowych jeszcze sprecyzuję. I są podawane górne granice, publikowane przez Ministerstwo Finansów stawek podatkowych. I rozumiem, że w Radomiu to odbywa się na tej zasadzie, że Radom podzielony jest na jakieś strefy, typu strefa zero, gdzie są najwyższe podatki od nieruchomości? To nie ma tak. Jest górna granica podana, której nie powinny przekroczyć wysokość podatku i Rada Miejska uchwala poziom tych podatków. Tam jest na kilka kategorii. Jest tak, mieszkaniówka, działalność gospodarcza, tereny pod działalność gospodarczą i pozostałe, które się nie mieszczą. W Radomiu, z tego co wiem, przez ostatnie kilka lat, przynajmniej chyba w tej kadencji prezydenta, nie były podnoszone te podatki. Poprzednie są dosyć wysokie. Są stawki wysokie, ale nie są maksymalne. Tylko powiem Pani, w czym jest pułapka. Jak jest subwencja, czy dotacja dawana miasto. Aha, jeżeli miasto wyciąga maksymalnie, to maksymalnie dostaje dotację do gminy. Jeżeli odpuszcza do niższego poziomu, to o tyle mniej dostaje dotacji z budżetu państwa. Ale to też jest taki ponieważ zabierając więcej przedsiębiorcy. Tylko niech pani zobaczy logikę ustawy tej ogólnopolskiej, która dofinansowuje, bo dostajemy udział w podatku, prawda? Ale dostajemy proporcjonalnie jak gdyby do wysokości podatku, który uchwalamy. Mniejszy podatek, mniej pieniędzy dostaniemy z tego. Ponieważ to... W Radomiu maksymalnie nie jest, ale twierdzę, że jest wysoki. Ja mam 3,5 tysiąca według razu powiedzi do stanu użytkowych. Proszę Państwa, jest w kuluarach konkrety osobistych tematów i nie tylko. Dziękuję Państwu pięknie za przybycie. Dziękuję naszemu gościowi, politykowi, nie politykowi. Ja również serdecznie Państwu dziękuję. Nie powinniśmy się. Nie. Jutro jest fajny dzień dla nas, dlatego że będziemy promować nasze miasto pod Sejmem wśród tych miasteczka, tam gdzie są nasi przyjaciele, strajkują i protestują od 2 lat. Będzie transmisja również na Facebooku z tego wydarzenia. Dlatego tutaj uśmiechnąłem się na temat naszego logo radomskiego, dlatego że postanowiliśmy, że na torcie nie będzie tego napisu, ale logo będzie miasto. Bo logo jest bardzo ładne, hasło jest faktycznie takie sobie. Co do bezpieczeństwa, to chciałem powiedzieć, że pod jednym względem jesteśmy bardzo bezpieczni w Radomiu. Od 24 czerwca ubiegłego roku wszystkie wydarzenia, czy kobiet, czy nasze, jeżeli organizujemy coś mi się, są najlepiej obstawionymi przez policję w Polsce. Tak, tu się zgodzę, naprawdę. I ta współpraca, chciałem powiedzieć, że jest naprawdę świetna. 2 lata temu, 25 czerwca, organizowaliśmy jeszcze jako Kot Radomski marsz. Wtedy był człowiek, który do tej pory chyba jest najlepszym, jeżeli chodzi o organizację tej obstawy policyjnej i w większości wydarzeń również bierze udział. Teraz ostatnio na waszej imprezie również się przywitał i prosił, dlaczego panie Waldemarze teraz kobiety zamiast pana? Ja trzeba dać szansę wszystkim, prawda? Ale dać szansę? Tak. Serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, chcemy... Ponieważ ja tutaj wspomniałem, że czasu jest coraz mniej, mamy rok wyborczy, mamy jeszcze kilka osób, które chcielibyśmy zaprosić. Państwa również zapraszam na te spotkania, bo podoba mi się to, że są również multipartyjne, tak? Czyli są osoby przychodzące z różnych opcji, z różnych partii i nie tylko partii. Myślę, że jest to również taka formuła, żeby kiedyś padło takie pytanie, żeby konkurencji dokopać, tak? Że można zadać się wygodne pytanie. Ta formuła nam się sprawdza, więc zapraszam serdecznie na przyszłą i również proszę o śledzenie, dlatego że bardzo ważny będzie dla nas ten panel dyskusyjny na temat zanieczyszczenia w Radomiu, tak? Smogu i tych wszystkich spraw z tym związanych. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego.
14 będzie zgodnie. Nic, ja nic nie wiem, jestem wyłączona. Tylko i tak. Praca. Pani stowarzyszenie, proszę pozostać. Koniec roku, początek roku to ma takie zdjęcie. Do widzenia, dziękuję. Ale jak mi pani przypomnie...